Stresujesz się? No, można powiedzieć, trochę że troszkę nie? Tak. Spoko. Pan luzik. Można powiedzieć, że urodziłem się z mikrofonem, przy mikrofonie i z mikrofonem w ręku. Ja ci powiem, że ten, że jak ostatnio byłem tam w Radio Imperium, nie, tam w Gliwice, to jest to taki trochę efekt, że jak ci zapali się taka lampka czerwona, że jesteś na antenie na żywo, to takie od razu trochę ci szybciej serce bije, wiesz, jest taki kota, nie? Tak jak przed każdą operacją. O. Najpierw musi trochę pobić szybciej, żeby człowiek wpadł, że jednak to nie jest takie skomplikowane, jakie sobie wyobrażasz. I... Czy ty już nagrywasz? Nagrywasz. No ja zawsze nagrywam już wszystko. No dobra. Dobry wieczór Państwu. Witam na kolejnym odcinku z serii Strzała na antenie. Dzisiaj będzie o ginekologii i głupio byłoby rozmawiać z kimś innym niż rozmawiam. Dobry wieczór Państwu. Cześć, tato. Trafiło na mnie tym razem. Tak zwany spokojny sobotni wieczór. Generalnie rzecz biorąc, parę lat temu nie wyobrażałem sobie, że będę rozmawiał z synem o medycynie, prawie no po medycynie. No i co? Mam dziwne uczucie, ale fajne. Także dużo wydarzeń w ostatnim czasie. No taki trochę zawód z ojca na syna, nie? Jak się okazało później. Ale nie przypominam sobie, żeby w rodzinie ktoś jeszcze był u nas lekarz, nie? Bezpośrednio nie, aczkolwiek... Tam gdzieś daleko jakaś rodzina jest, no, ale... Taka całkiem daleka? Nie, no bo to jest brat dziadka mojego. Był dosyć znanym chirurgiem tutaj. Już jak przyjechał do Gliwicy, pracował ambulatoryjnie. Natomiast wcześniej był dyrektorem szpitala w Skałacie. To jest taka kresowe miasteczko. Kiedyś tętniące życiem. Teraz udało nam się to miejsce odwiedzić historycznie. Okazało się, że tam niestety... No trochę skromniej jest niż za czasów naszej Rzeczpospolitej, no ale szpital stoi. No wiesz co, bo ja chciałem tutaj zagadać o to, co ja tutaj w ogóle robię na tych studiach, że to w sumie nie było tak od razu, że chciałem iść na tą medycynę, wręcz przeciwnie, kiedyś mówiłem, że to taki średni pomysł i patrzyłem na to, jak gadacie z mamą wiecznie o pracy i takie to było dla mnie trochę niezrozumiałe. No ale nie wiem, czy pamiętasz, jak byłem w liceum, to miałem takie coś jak Dzień Przedsiębiorczości i jakby mieliśmy iść na jeden dzień zamiast do szkoły, to szliśmy na jakiś zakład pracy gdziekolwiek, nie? No i ja stwierdziłem, że pójdę z tobą na dyżur. No pamiętam, normalnie na dniówkę, pamiętasz? Tak. No i wiesz, to był taki pierwszy raz, kiedy zobaczyłem, że to było akurat, robiłeś jakąś cesarkę. Tak, robiłem cięcie. I ja tak, wiesz, mówię, wow, nie, że ten przysypiający facet na fotelu, którego codziennie widzę, to nagle robi jakąś operację, nie? Ja byłem w wielkim szoku. I nie jestem w stanie powiedzieć, kiedy tak naprawdę zdecydowałem się na medycynę, ale chyba to było właśnie po tym dniu. Tak mi się wydaje, nie? Że my się tak po domowemu mijamy i nie wiedziałem za bardzo, co wy robicie, a potem się okazało, że to jest takie wow, nie? No i cieszę się bardzo, bo to zawsze jest miłe, jak widzimy, że nasze geny gdzieś tam się rozwijają w dobrą stronę. Także no, wybór na pewno dobry, myślę, że czas pokaże, jaki kierunek będzie jeszcze mile widziany, bardziej szczegółowy, ale medycyna zawsze będzie priorytetem, tylko kwestia odpowiedniego podejścia do tematu i no i też odpowiedniego politycznego podejścia, przede wszystkim finansowego, bo tutaj widać, że niestety ilość podań ludzi, którzy chcą wyjechać za granicę, niestety jest porażająca. No do tego pewnie wrócimy jeszcze, wiesz, później, bo to w sumie taki, nie da się obok tego przejść w sumie bez, tak obojętnie. No dobra, ale do dzisiaj będzie o ginekologii. No trochę opowiesz o tym, jak wiesz, jak się pracuje w ginekologii. Ja trochę opowiem, jak to jest być synem ginekologa, bo to też jest ciekawe. No i zacznijmy od tego, no czy ginekologia, czy położnictwo? Znaczy, kiedyś było ginekologia i położnictwo i w zasadzie, jak zaczynałem specjalizację, to były oczywiście ośrodki, które się specjalizowały w jakichś wąskich kierunkach, ale generalnie, jak to się mówi potocznie, uprawialiśmy wszystko. Czyli było dużo porodów, zdecydowanie więcej niż teraz. Na oddziałach takich w dużych szpitalach przede wszystkim była rotacja, czyli co kilka miesięcy ludzie się rotowali, czyli przez jakiś czas zajmowali się ginekologią, później przechodzili na położnictwo, czyli taka wszechstronność w ramach jednej specjalizacji. Nie było takich ścisłych
szczegółowych specjalizacji, jak teraz się to dzieje. No, oczywiście jest to uzasadnione rozwojem, postępem, możliwościami technicznymi, także endoskopią. No, to jest bardzo, bardzo dużo rzeczy, które można robić w ramach tej specjalizacji. No, ale wtedy faktycznie zaczynałem jako młody człowiek pracę na oddziale, kiedy praktycznie były jeszcze specjalizacje dwustopniowe, czyli była jedynka i dwójka. No i tak było przyjęte, że ten pierwszy stopień specjalizacji wtedy to było głównie położnictwo, czyli zaczynaliśmy pracę głównie na porodówce. Robiliśmy, no, uczyliśmy się tych porodów tak naprawdę, często od starszych kolegów, często od położnych doświadczonych, bo czasami doświadczona położna potrafiła więcej przekazać wiedzy. Że faktycznie przez pierwszy stopień specjalizacji robiłeś bardziej porodówkę, no ale to jakby tak był ułożony program specjalizacji, tak też? To znaczy tak było wtedy przyjęte, że do jedynki, jak się potocznie mówiło, do jedynki to przede wszystkim położnictwo, nawet egzamin praktyczny, który był, to było przede wszystkim cięcie cesarskie, które wykonywałem w Bytomiu, wtedy w klinice, zresztą do dzisiaj wiodącej na Śląsku, jeśli chodzi o perinatologię, o zajmowanie się tak porodem przedwczesnym, a dopiero po zdaniu pierwszego stopnia w zasadzie zaczynało się dwójkę, która dopiero otwierała tą część ginekologiczną, czyli operacyjną, głównie ginekologię, czyli wtedy były właśnie operacje usunięcia macicy, przezpochwowe, przezbrzuszne, były operacje onkologiczne, były plastyki, czyli te wszystkie operacje naprawcze, jeżeli chodzi o dno miednicy. Ostatnio gadaliśmy na jednej rozmowie z Krzyśkiem Noconiem i on mówił, że ma znajomego, który robi ginekologię i że jakby nie da się, i mówił, że nie da się uciec od położnictwa, nie? Jak kogoś to na przykład nie interesuje, że woli ginekologię, a porodówka to nie bardzo, to chyba tak nie działa, nie? W sensie, że to trzeba wszystko się nauczyć, wszystko to umieć. Znaczy tak, właśnie do tego zmierzam, że teraz jest specjalizacja jednostopniowa i no, w ramach tego programu no, jest bardzo dużo położnictwa. Są nawet jakieś tam, jeszcze nie wiem, czy teraz dalej tak jest, ale tak było, że tam trzeba było w programie wykonać jakieś obroty wewnętrzne na płodzie, czy obroty zewnętrzne, przepraszam, mówię wewnętrzne, obroty zewnętrzne na płodzie, czy jakieś wakum, kleszcze, no to są rzeczy, które są często trudne do wykonania w ramach tego czasu, który jest przeznaczony, bo generalnie króluje cięcie cesarskie jako bezpieczna metoda zakończenia. Te porody zabiegowe są teraz rzadkością tak naprawdę. Już nie mówiąc o odbieraniu porodów pośrodkowych, czyli tak zwanych położeń miednicowych, kiedy no my jeszcze mieliśmy okazję się tego nauczyć, natomiast myślę, że młodzież teraz, jak ma szansę zobaczyć, to chyba gdzieś tam z łapanki na zasadzie szybki poród wielorudki gdzieś w jakimś ośrodku. Czyli ale są oddziały, które mają na przykład nie mają porodówki i zajmują się tylko ginekologią? Tak, są takie oddziały, oczywiście. No teraz sama ginekologia onkologiczna, która została umieszczona też w ośrodkach takich właśnie typowo onkologicznych, no jest jednak dziedziną ginekologii i położnictwa, tylko że o specjalności typowo onkologicznej. No i takie ośrodki są i jak najbardziej w tym kierunku to idzie. Są ośrodki, które zajmują się tylko endoskopią, ginekologią operacyjną i onkologiczną, także myślę, że położnictwo w dzisiejszych czasach nie jest w modzie trochę. Wynika to z wielu rzeczy, z wielu przyczyn. Myślę, że... Roszczeniowość taka trochę też, nie? Myślę, no roszczeniowość pewnie tak, ale odpowiedzialność... No jednak jest presja, bo te procesy się zderzają i nierzadko. Jesteśmy obok stomatologów, nie wiem kto wyprzedza kogo, ale generalnie jesteśmy mniej więcej w czołówce, jeśli chodzi o ilość spraw różnych roszczeni. I tak jak ja otwierałem specjalizację, to było to tak zwanym wyróżnieniem, że otwierało się tą ginekologię i położnictwo, bo było dużo chętnych, więc w tych czasach była to czołówka, jeśli chodzi o specjalizację. Natomiast teraz, no, teraz są wolne miejsca rezydenckie, to o czymś świadczy. To pokazuje, jak ten system no, prawny, organizacyjny i roszczeniowość, to wszystko razem zniechęca generalnie ludzi do tej specjalizacji, która jest ciężka, jest bardzo ciężka, natomiast no, nie ma nic bardziej wdzięcznego niż zdrowa matka, zdrowe dziecko, prawda? Także to wiemy, że to jest sukces, który gdzieś tam buduje. Czyli generalnie od położnictwa można uciec, tylko trzeba zrobić specjalizację, a potem tak. Możesz sobie pracować, gdzie chcesz, tak naprawdę. Czyli nie wiem teraz, ile trwa rezydentura, szczerze mówiąc, jakoś chwilowo nie śledzę tego. Było 5, chyba 6 lat, nie wiem. 5-6 lat, no bo tak. Teraz jest, wszystkie zabiegowe były 6, nie wiem, czy to się tam skróciło pewnie w ramach potrzeb, ale
na pewno też jeszcze są te specjalizacje modułowe teraz, tak? Czyli trochę też tam... No ale to chyba u was nie funkcjonuje, nie? Bo no to właśnie nie wiem, jak jest. Nie dałoby się chyba tego zrobić. No bo to głównie internistów się tyczy tam, że możesz zacząć jakąś węższą działkę z interny, nie? Tak, jak ja jeszcze robiłem specjalizację drugiego stopnia, to jeszcze był rok w programie rok chirurgii. Teraz też tak chyba nie jest, bo rok chirurgii... Ty robiłeś rok chirurgii jeszcze? Nie, znaczy ja miałem trochę skróconą wersję jeszcze, ale wiem, że potem było tak, że był rok chirurgii i... No i tak z jednej strony dobrze, a z drugiej strony no, w naszych czasach trochę trudne do wykonania też ze względu na specyfikę teraz oddziałów i problemy szkoleniowe, braki kadrowe, także no. Tylko pracować w szpitalu, czy tylko w gabinecie? Czy tak się w ogóle da? Czy znasz kogoś takiego, kto tak pracuje? I czy to jest w ogóle wykonalne? No bo jednak prowadząc ciążę, to warto mieć jakiś tam pełny obraz sytuacji. Możesz, wiesz, prowadzić całą ciążę, potem operować na przykład samemu tą pacjentkę. I czy da się właśnie to rozdzielić, nie? To znaczy tak, są lekarze na pewno, którzy są świetnymi zabiegowcami, świetnie operują, mają super umiejętności operacyjne, mają w tym widzą swoją główną rolę i w tym się sprawdzają. Natomiast praca ambulatoryjna nie zawsze im odpowiada, bo wiadomo, jest to rozmowa, jest to czas, który trzeba poświęcić dla pacjenta ambulatoryjnie, więc myślę, że wiadomo, że ideałem jest pracować i troszeczkę ambulatoryjnie i mieć odpowiednie możliwości operacyjne na oddziale i spełniać je trochę tutaj, trochę tutaj. Natomiast no, są osoby, które nie czują się w operatywie jakoś wybitnie, więc robią specjalizację, czyli robią tak zwane minimum przyzwoitości, czyli to, co trzeba do programu specjalizacji osiągnąć, czyli to jest wymagane ileś tam usunięć macicy, jakieś tam powiedzmy operacji plastycznych, operacji związanych z obniżeniem narządu rodnego, trochę laparoskopii, teraz dużo endoskopii jest też w programie specjalizacji, przynajmniej tak za moich czasów jeszcze było. No i później... To odbębnią i pracują sobie w można tak to nazwać, w gabinecie, tak, nie? Tak. Później idą do pracy, tym bardziej, że potrzeby ambulatoryjne są bardzo duże. To widać nie tylko w ginekologii ambulatoryjnej, ale to widać też w medycynie rodzinnej, w wszystkich dziedzinach, gdzie ta pierwsza linia u nas kuleje. No niestety z uwagi na system, który słabo premiuje tą pracę, no ludzie generalnie nie widzą tu swojej przyszłości tak naprawdę. No ale ty zawsze mówiłeś, że jednak warto mieć kontakt z oddziałem i trzeba mieć, żeby to tak, miało sens, jeżeli ktoś jest zabiegowcem, to oczywiście dla niego priorytetem jest zawsze ta umiejętność pracy i spełnienia się w tej roli i uważam, że to jest coś pięknego, umieć zoperować dobrze pacjentkę, widzieć jej zadowoloną twarz później i... Ale wiadomo, no też trzeba się nastawić na to, że ktoś, kto operuje, musi się liczyć też z powikłaniami, potem z umiejętnością no, walki z tymi powikłaniami. Czy na pewno jest trudniejsze, nie? Być się w ogóle na tej operatywie. Tak, czyli no, trzeba umieć leczyć powikłania, trzeba umieć rozmawiać z rodziną w sytuacji, jak coś nie wychodzi, prawda? No. Także to są rzeczy, które są trudne. Myślę, że to jest jedna z przyczyn w dzisiejszych czasach, kiedy no, prawnicy czekają na nas i pod drzwiami już czekają. Przejść to, jak czasami przychodzą z wizytówką, stoją pod tym, tak, no bo, pod szpitalem. No obiecywanie pacjentowi, że nic go to nie będzie kosztowało, tylko trzeba dać zgodę, podpis i sprawnie się toczyła. Jak wygramy, to będzie pani bogata, jak nie wygramy, to trudno i ale nic mają z niej kosztuje. Oni też mają swoją etykę zawodową, powinni się tego trzymać, nie? No tak, etyka powinna działać w każdą stronę, natomiast wiemy, że tak nie. No jest na szczęście trochę prawników, którzy trzymają naszą stronę też, znaczy w sensie takim, że nie chcą nas tutaj jakoś, znaczy przede wszystkim jeżdżą na te różne sympozja, spotkania, to oczywiście są osoby, które bronią lekarzy. Jest to bardzo fajne i też, no, też się reklamują, że dają swoją ochronę prawną, w sensie pomocy gdzieś tam prowadzenia różnych spraw w charakterze obrońcy. No i dobrze tak się dzieje, że jest trochę takich ludzi, którzy jednak widzą, że tutaj też można zyskać finansowo, ale przy okazji być po tej dobrej stronie, czyli no, znaleźć ten rozsądek. Taki ginekolog, który operuje i na takim dużym, powiedzmy, wysokoreferencyjnym oddziale pracuje, to raczej powinien mieć swojego własnego prawnika, tak? To jest też, to nie jest takie oczywiste, to znaczy kwestia jest taka, w naszych warunkach jest tak, że mamy różne umowy o pracę, mamy umowę cywilnoprawne, mamy umowę o pracę, gdzie praktycznie jesteś zatrudniony na umowie o pracę w danym ośrodku i wtedy ta odpowiedzialność jest podzielona trochę, to znaczy
odpowiadasz tam jakąś, którąś krotnością swojej pensji, dochodów, które oczywiście wiemy, jakie są, więc nie są jakieś straszne, odpowiedzialne pieniądze. Natomiast w przypadku umów cywilnoprawnych, czyli tak zwanych kontraktów potocznie, to są naprawdę, mogą być duże pieniądze. I jak czasami spotykamy się na różnych sympozjach takich międzynarodowych, czy przyjeżdżają ludzie z zagranicy, to wiemy, że w Niemczech na przykład no, te ubezpieczenia są dużo wyższe i cały czas jest mowa, że u nas też to wejdzie. Też będziemy musieli dużo na wyższe kwoty się ubezpieczać, bo jednak te odszkodowania cały czas idą w górę, są bardzo wysokie i no i to się dzieje faktycznie. To nie jest tak, że to jest tylko opowieść taka medialna, tylko te procesy się toczą, te odszkodowania są wypłacane, czy tam no znam parę osób, które z tego powodu no trochę mają naszczerpnięte nerwy, bo ktoś, kto nawet nie miał złego zamiaru, ale został właśnie pobudzony przez prawnika do takiego działania, no gdzieś tam w pewnym momencie mimo dobrych relacji pacjent-lekarz gdzieś jednak zmienił swoje podejście i walczy o pieniądze. No więc to ma miejsce i myślę, że jest tak zwany minus tego naszego zawodu, ale... No nie, no tutaj obciążenia są spore. No to jeszcze wrócimy do tego, bo chciałbym tylko zaznaczyć tutaj, że ginekolodzy operują. To już oczywiście gadamy o tym już chwilę, tak. Ale jak prowadziłem pierwszy odcinek z tej audycji, to właśnie gadaliśmy o tym z Szymonem, że warto uświadomić, że wiesz, ginekolodzy operują, laryngolodzy operują i tak dalej. I nawet przytoczyłem tą historię, to chyba ty nawet, to była chyba twoja historia, że pacjentka po cesarce przyniosła jakąś flaszkę w podziękowaniu dla chirurga, nie? Tak. Pamiętasz to? No tak, oczywiście. To było twoja akcja, jest, nie? Tak, że pacjentka no, przyszła do mnie i podziękowała oczywiście, no, że chciała podziękować panu i temu chirurgowi, co mnie operował, no więc... Ale to ja panią operowałem. To jest dobre, no, to jest dobre, no bo ludzie serio nie wiedzą, nie? Tak. Znaczy miałem takich parę sytuacji, gdzie przychodzą do mnie ludzie, którzy ze mną rozmawiają, mają kontakt, są pacjentami, czasami sąsiadami i gdzieś tam znamy się, no i jak w końcu jest rozmowa o tym, że jednak tu trzeba będzie zrobić cięcie i mówię, no, że oczywiście zapraszam do szpitala i że to cięcie zrobimy, to słowo, że pan będzie operował, jest jakimś takim, widząc to totalne zdziwienie, no jednak dociera do mnie, że faktycznie ktoś myśli, że ja tu jestem rozmówcą, prawda, opowiadam, robię USG, prowadzę ciążę, a tutaj nagle się okazuje, że gdzieś zakończenie tego wszystkiego to będzie jakiś chirurg, więc no trochę taka dziwna sytuacja, tylko świadcząca o tym, że ludzie nie kojarzą no nie ma takiej specjalizacji, nie? Z tym, że no to jest normalna chirurgia, tylko w pewnym zakresie, prawda, miednica mała. Nawet tak naprawdę to u was jest więcej krwi niż na chirurgii, tak naprawdę. Czy mój kolega chirurg kiedyś powiedział tak, że nie, wszystkiego wam zazdroszczę, oprócz porodówki, także generalnie rzecz biorąc... To jest inny wymiar trochę odpowiedzialności, no, taki wiemy, stresu, jaki jest przepływ krwi przez macicę, jakie to są szybkie hemodynamicznie zmiany, jakie to są zaburzenia krzepnięcia. No, jest to bardzo, bardzo czasami stresogenne dla wszystkich. No jednak, tak wiesz, w chirurgii wszystko jest zaplanowane, są trochę tam stany nagłe i tak dalej, ale jednak większość z tego to są planowe zabiegi, nie? Ale na porodówce wszystko jest tak ad hoc. Nie? Tak. Że na porodówce wszystko jest takim stanem nagłym, można tak nazwać, tylko że miejmy nadzieję fizjologicznym. To znaczy tak, generalnie granica między ciążą, porodem fizjologicznym a patologicznym, to ona się zmienia w ciągu tam minuty, także tutaj no właśnie. Sytuacje, kiedy mamy prawnie narzucone, że poród fizjologiczny może prowadzić położna i z całym szacunkiem jak najbardziej się za tym, żeby położne prowadziły ciążę fizjologiczną i prowadziły fizjologiczny poród. Uważam, że doświadczony zespół jest w stanie bardzo dużo zdziałać, jeśli chodzi o piękny przebieg porodu. Natomiast no, ta granica niestety jest bardzo, bardzo płynna. Pracując tyle lat na porodówce, no, wiemy, że to się szybko zmienia, że krwawienie po porodzie czasami bywa zaskoczeniem. Czasami nastawiamy się na jakąś patologię, że okazuje, że tam się nic nie dzieje. Czasami przychodzimy do porodu fizjologicznego i okazuje się, że ta fizjologia nas nagle zaskakuje.
Taka informacja dla nieginekologów i dla wszystkich, którzy nie planują ginekologii. Jak zachować spokój z pacjentką w ciąży, nie? No bo jakby jest taki strach przed pacjentką, która jest w ciąży i przypomniała mi się ta historia, jak mówiłeś kiedyś chyba, że może to był tak bardziej żart i taki stereotyp, że pacjentka w ciąży z bólem zęba jest wysyłana na przykład do ginekologa, nie? I chodzi o to, że coś tam pracuje, specjalistów wszystkich jest dużo i oni nagle mają pacjentkę w ciąży z zupełnie nieginekologicznym problemem i wszyscy się boją, wiesz, jej ruszać, nie? I wszyscy wysyłają jakby błahe rzeczy do ginekologów. Na pewno was to wkurza. No i jakby skąd wiedzieć, co jest faktycznie do ginekologa, a skąd nie? Bo jak się pozbyć tego strachu, nie? To znaczy w jakim sensie strachu? No takiego, że czy masz jakiś taki przepis, albo na przykład mógłbyś taki wydać teraz taką opinię dla wszystkich innych specjalistów, że słuchajcie, przeczytajcie to i to i przestańcie się bać pacjentek w ciąży na przykład. To znaczy myślę, że każda specjalizacja gdzieś ma swoje standardy, jeśli chodzi o postępowanie z kobietą w ciąży. Wiemy, że my też się uczymy, mamy pacjentki ciężarne z onkologicznymi przypadkami, gdzie trzeba się z tym uporać. Mamy pacjentki z zaburzeniami krzepliwości krwi, mamy pacjentki z chorobami jakimiś z autoagresji, choćby nawet te wszystkie bardzo modne teraz choroby typu Hashimoto, czyli choroby tarczycy i tak dalej. I tutaj bardzo ważna jest współpraca z specjalistami, oczywiście typu endokrynologami, czy z hematologami, czy choćby nawet cukrzyca w ciąży, która nie jest rzadkim rzadką przypadłością w dzisiejszych czasach. Czyli współpraca z diabetologami. Także tutaj, no wiadomo, trzeba zachować zdrowy rozsądek, czyli jak idzie pacjentka do stomatologa, no to stomatolog też musi wiedzieć, jak postępować z kobietą w ciąży, czyli jeżeli mamy jakieś sprawy do leczenia, jakieś spiany zapalne, no to oczywiście wiedzieć, jakie antybiotyki, jak... Bo głównie chodzi o leki, nie? Żeby też znać... No leki, oczywiście. No to jest podręcznik, są te leki wypisane, oczywiście jest kategoria B, C i tak dalej, które nas ukierunkowują, z czego można skorzystać, jeżeli jest taka potrzeba. No i myślę, że tym się trzeba kierować. No nie można, trzeba zachować tutaj jakieś zdrowe, rozsądkowe podejście. No ból zęba w ciąży oczywiście się zdarza, tak jak zawsze zęby bolą w piątek i w ciąży. Także zdecydowanie stomatolog powinien nie bać się podejścia do tematu i zawsze można skonsultować się, tak jak my się konsultujemy z różnymi specjalnościami. Ale faktycznie zdarzyło ci się, że konsultowałeś takie bzdury zupełnie nieginekologiczne, tylko ktoś po prostu się wystraszył? No tak, no są sytuacje. My też czasami konsultujemy różne nasze dziwne sytuacje, są różne zmiany skórne w ciąży, które też wysyłamy do dermatologa, bo chcemy mieć pewność, że czegoś nie przegapimy. Są zmiany różne, które wiemy, że fizjologicznie się pojawiają, typu osutka ciążowa, gdzieś tam zmiany skóry na brzuchu, czy jakieś przebarwienia, no to są sytuacje, które wymagają naszej czujności, ale są też zmiany, które trzeba konsultować pod kątem, czy nie ma jakiegoś czerniaka, czy innych zmian onkologicznych, które oczywiście ciąża może gdzieś tam wpływać na ich występowanie, na przebieg. Także zdecydowanie tutaj współpraca jest potrzebna i też no, jakieś tam zaufanie wzajemnie powinno być budowane w tym temacie. A czy pacjentki wolą chodzić do mężczyzn, czy do kobiet ginekologów? No to jest takie pytanie, które jest oczywiście od zawsze. Są różne typy pacjentek, są takie, które wolą mężczyznę, uważają, że mężczyźni są bardziej wyrozumiali i bardziej cierpliwi w wysłuchiwaniu problemów czasami i może bardziej wrażliwi na różne problemy. No, są kobiety, które zdecydowanie nie wyobrażają sobie badania przez mężczyznę ginekologa, plus no, czasami jest kwestia rodziny, prawda? No, mąż pacjentki sobie nie wyobraża sytuacji, że badają mężczyznę. Także to są takie bardzo wrażliwe tematy, które oczywiście szanujemy i oczywiście jest to kwestia indywidualna. Zastanawiam się, czy to... Bo to, wiesz co, ja robię zawsze taki research po znajomych, jakby co byście się chcieli dowiedzieć, nie? Tak. I to pytanie padło jedno nie? Tak. A to tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia, nie? Tutaj chyba chodzi o taki czynnik ludzki, że po prostu jak jesteś okej, człowiekiem, to będziesz miał pacjentów, nie? No i to chyba nie ma tak naprawdę znaczenia. Te pytania padają też ze strony nie tylko pacjentek, ale są takie pytania wśród znajomych. Zresztą nieraz w towarzystwie na różnych imprezach byliśmy, wszyscy pytają Beaty, nie? W sensie
mamy, jak to jest być żoną ginekologa w ogóle. No więc zawsze pytanie... No ty masz tego farta, że mama jest też lekarz i ona wszystko kuma, nie? Tak, tak. No więc no, pytanie jest bardzo... Znaczy odpowiedź jest bardzo prosta. To znaczy, no, trzeba skończyć medycynę, żeby to zrozumieć w ogóle, jakie jest podejście do tego tematu. Ja osobiście czasami w różnych spotkaniach towarzyskich czasami były różne hasła, dowcipy o ginekologach i dalej. No, ja zawsze dla mnie to jest temat taki trochę drażliwy. Ja bardzo tego nie lubię. Znaczy może nie obrażam się, ale tak jakoś nie czuję się komfortowo w tych sytuacjach, bo no, traktuję swoją specjalizację poważnie, uważam, że to jest fajny zawód i te wszystkie podteksty są bardzo trudne do zaakceptowania. No, oczywiście w każdym środowisku są oczywiście patologie, ale no, my jesteśmy medykami, mamy swoją specyfikę i tutaj to jest najważniejsze, prawda? No, każdy zawód generuje jakieś tam stereotypy. Pacjentka przychodzi do ginekologa po to, bo chce mieć potwierdzenie, że jest zdrowa, że nie ma zagrożenia onkologicznego, że będzie mogła żyć 100 lat, bo definicja młodości się przedłuża na szczęście, więc o to chodzi, prawda? A nie o... No, ja się, a propos tego, co wcześniej mówiłem, że to, że będzie rozmowa, jak to jest być synem ginekologa, to akurat to jest dobry moment na to. No bo... jak jest być synem ginekologa? No nie, to, no bo... No to opowiadaj. No nie, no bo... Chwilę posłucham, w końcu ja. Nie, no bo chodzi mi o to, że tak jak mówisz o tym żartowaniu, o tych podtekstach i tak dalej, to jest w sumie takie, no ja to pamiętam od dziecka i to jest zawsze, ja znam wszystkie żarty o ginekologach, żadnego się nie śmieję, ale znaczy, no śmieję się z grzeczności, jak już, nie? Tak. Ale no jakby my jesteśmy z bratem od zawsze na to narażeni. No i tak jest, no ludzie tak się zachowują, ale to jest dobre też podsumowanie, że wszyscy się śmieją, dopóki czegoś nie potrzebują. No tak. I warto o tym wspomnieć, no bo wiadomo jak jest. Tak, medycynie potrzebne jest tak zwane zaufanie i tu jest najważniejsza rzecz, czyli jak potrzebujesz lekarza, tego szanujesz, niestety tak to wygląda. Okay. Długo mamy listę? To zobaczymy, jak będziesz, możemy w ogóle przerwę zrobić, jak chcesz. To jest chcesz, biała lista ginekologów, tak? Czyli siódme pytanie białej listy? Śmieję się, bo... Ja mam, tyle mam. Bo też w internecie krąży tak zwana biała lista ginekologów i tak zwana czarna lista ginekologów. A co to znaczy? No tak jest, takie były jakieś internetowe notowania, to na zasadzie pacjentki same oceniały, kto jest dobry, kto jest zły, kto jest miły, kto jest niemiły, kto jest czarny, w sensie, tak. Że opinie tam. Nawet nie wiem, czy to nie było w Gazecie Wyborczej, jakiś tam portal i było w zasadzie biała lista, czarna lista. Ale ginekologów czy lekarzy? Ogólnie. Czy pewnie było w innych specjalności, ja tego akurat z naszej dziedziny. No. Dlatego mówię, że jesteśmy bardzo mocno oceniani medialnie, internetowo, z każdej strony jesteśmy gdzieś tam na tym punkcie, bo chyba nie ma bardziej takiej indywidualnej specjalizacji tak bliskiej pacjentce, jak właśnie ginekologia, która wiadomo, no jest tak, jak rozmowa czasami nie? O nowych butach, o nowych sukienkach, no też jest rozmowa o ginekologach, o stomatologach, więc myślę, że to jest ten typ problemu. Także zawsze nie lubię bardzo, jak ktoś do mnie mówi, że jestem pana klientką, jest to takie trochę trochę spożywcze. No, dobrze powiedziane. No. Ale raczej doceniam to, że jesteśmy specjalnością medyczną i działamy głównie medycznie i to jest nasz priorytet. Często pada pytanie o porody w domu. Mhm. Czy to jest w ogóle dobry pomysł, czy to jest taki wymysł, wiesz? To znaczy, to się dzieje, to jest tendencją taką chyba ogólnoeuropejską, nie wiem, czy światową, bo tak niektórzy rodzą w domu, bo nie mają innego wyjścia, prawda? Są takie kraje, ale... No nie, ale jak mieszkasz, wiesz, w cywilizowanym mieście i masz dostęp do trzech różnych porodówek, to chyba to jest żaden... To znaczy, pracując tyle lat, oczywiście można postawić na statystykę, że na 100 porodów fizjologicznych, niestety, gdzieś tam ten 101 będzie tym porodem patologicznym. No i oczywiście on się może zdarzyć w domu, więc generalnie pracując tyle lat i mając doświadczenie na porodówce dosyć, no w sumie dużo, no, z racji choćby ilości dyżurów, lat pracy, to ja nie jestem fanem tego typu rozwiązań, chociaż oczywiście wiem, że to są położne, które to praktykują, które jeżdżą do pacjentek, umawiają się, jest to jakoś tam odpowiednio przygotowywane przy odpowiedniej kwalifikacji przedporodowej, czyli wywiad, czy nie ma obciążeń, czy jak jest waga dziecka, jak jest pępowina, jak łożysko i tak dalej. Kwalifikuje?
położnicy, ginekologowie. W Polsce generalnie jest tak dalej, że jednak ciążę fizjologiczną nadal prowadzi jednak lekarz. Natomiast no, zawsze decyzję o tym porodzie podejmuje pacjentka i dostaje taką całą kartę informacyjną, gdzie ma wszystkie punkty ryzyka wypisane i no, ona to akceptuje w jakimś stopniu. Mam pacjentki oczywiście, które prowadziłem w swojej praktyce, zresztą też z wykształceniem medycznym, które rodziły w domu i wspominają taką fantastyczne jakieś doznanie, wspomnienie i że wszystko było świetne. Natomiast patrząc na tak zwane standardy, które nas obowiązują, czyli ile ma trwać pierwszy, drugi okres porodu, kiedy jest czas, ile czasu jest na urodzenie łożyska, no to z tych wszystkich opowieści to wszystko jak gdyby nie mieści się w naszych ramach, więc gdzieś tam mam wrażenie i tą świadomość, że to jest tak trochę na granicy mimo wszystko jakiegoś tam bezpieczeństwa. Tak jak w medycynie, jak jest dobrze, to nas wszyscy chwalą i mamy order, jesteśmy ojcami sukcesu, ale niestety... Ja słyszałem, że jak jest dobrze, to jest dzięki Bogu, a jak jest problem, to idę dopiero do lekarza. No tak, tak, tak. Zresztą mówiło się takie oklepane było, nie, że ojciec, znaczy sukces ma wielu ojców, a porażka jest sierotą. I to chyba tak jest, że no myślę, że przy odpowiednim zapleczu gdzieś tam, jeżeli ten poród faktycznie, jeżeli jest doświadczony zespół położnych, ma odpowiedni zestaw ze sobą i jest jakaś tam możliwość mobilnego zaopatrzenia, czyli tak zwany szybki transport do szpitala, no może to mieć jakieś racje bytu, ale... Ale ktokolwiek cię nie zapyta w gabinecie, to raczej odradzasz raczej wszystko. Znaczy ja nie jestem, nie, ja jestem typem człowieka, który jednak no, umedycznia to wszystko i uważam, że po to mamy te doświadczenia, po to tyle lat jednak pracujemy, żeby to doświadczenie jakoś tam wcielać w życie, żeby to bezpieczeństwo było jak najwyższe, żeby te pacjentki w każdej chwili... No, nieraz miałem taki poród właśnie, że gdyby nie to, że było odpowiednie postępowanie w miarę wczesne, w miarę tak zwane aktywne postępowanie w trzecim okresie, no chroniło te pacjentki przed różnymi powikłaniami. No wiadomo, że oprócz tak zwanej anemii poporodowej to są jeszcze sytuacje typu no, czasami usunięcie macicy, czy no, szczęście zgony są rzadkością, ale wiemy, że to się dzieje, że takie rzeczy też się zdarzają. Nie ma sensu chyba ryzykować, nie? No bo nie za bardzo, też ja to nie za bardzo kumam, jakie są plusy rodzenia w domu, nie? To znaczy myślę, że to są tak zwane często aspekty no tak zwane psychiczne, gdzieś tam jest to poczucie bezpieczeństwa, dom, właściwe środowisko. Mhm. Ale medycznych przesłanek nie ma żadnych tak naprawdę, nie? To znaczy może tak... trochę surowo tak oceniam, ale tak naprawdę, nie? No tak, znaczy żeby coś oceniać medycznie, trzeba mieć doświadczenie. To jest właśnie takie, wiesz, no, że jednak może to wynika z, też, może to prawo też nas jakoś tam trochę do tego zniechęca, że jednak boimy się tych powikłań, wiemy, że to się może dziać. Oprócz tego, że... Znaczy, no, położna, która podejmuje się porodu w domu, no, ma świadomość tego, że jest jakieś tam ryzyko, gdzieś to i ona za to odpowiada, bo w tym momencie nie ma zespołu lekarskiego, który nagle wykona cięcie, a takie rzeczy się dzieją na produkcji, prawda? Jest jakaś kolica pępowinowa, jest jakieś odklejenie łożyska, to prawda, tam 1 na 100, ale... No właśnie, położna wtedy odpowiada, jakby coś poszło nie tak odpukać? No jeżeli jest sama przy porodzie w domu, no to w tym momencie ona bierze tam odpowiedzialność. Także... Ale odpowiedzialność tak, ale jeżeli tak nic nie może więcej zrobić, to jakby no... Ktoś kwalifikuje, to jednak lekarz tam pozwolił na to, nie? Wiesz co? Zrozumiałem. Znaczy kwestia jest taka, no cały czas według ustawy jest to poród fizjologiczny. Oni zakładają w warunkach domowych i w tym momencie ona jak gdyby, a mając akceptację rodzącej, że jest to poród domowy, ona się zgadza na te wszystkie sytuacje, warunki, to w tym momencie, no myślę, że tutaj jakiegoś wielkiego błędu nie ma ze strony tego, że ten poród się toczy. Natomiast no, gdyby coś się działo, no to chodzi o taki czynnik ludzki bardziej, prawda, że no, wiemy, że to się może zdarzyć i jak coś się zdarzyło, no to zawsze większe szanse dla pacjentki są, jak ona jest na oddziale, jest zaraz 5 minut do cięcia, niż to, że musi jeszcze 20 minut przejechać przez miasto i potem jeszcze ją trzeba gdzieś w szpitalu zaopatrzyć, nie? Mhm. No. Także no, porody domowe to miałem jakiś dzień w pogotowiu, to były takie sytuacje czasami. O, fajnie, że teraz do tego zahaczyłeś, bo to właśnie teraz do tego zmierzałem. W sensie, że trochę niechronologicznie, ale jednak myślałem, że warto powiedzieć, że zaczynałeś też w pogotowiu i nawet jeszcze nie jako lekarz, tylko na studiach, nie? Dużo śmiesznych historii z tego było opowiadanych. To było pogotowie kolejowe, tak? Dobrze
No, było takie akurat pogotowie resortowe, czyli kolejowe. Tutaj mieliśmy też duży rejon bardzo, oczywiście. Może ale taki podział w ogóle bardzo archaiczny, nie? Teraz już tego nie ma, a wtedy... Znaczy, resortowa służba zdrowia miała się kiedyś bardzo, bardzo dobrze, czyli była kolejowa, była wojskowa, była tutaj normalnie ta miejska opieka taka. No i widać było, że wtedy nie było finansowania jakiegoś tam szczególnego z tym związanego, dlatego że każdy pacjent, który trafiał do szpitala, był wrogiem, czyli mieliśmy swoje szpitale gdzieś tam w pewnych odległościach, to było 40 km w Katowicach i czasami dalej w Bielsku, czy gdzieś jeszcze Wilkowice i tak dalej, więc próba umieszczenia pacjenta w najbliższym szpitalu czasami była niemożliwa. No, znaczy była trudna, to znaczy jak dało się to zawieźć dalej gdzieś do zabezpieczenia medycznego, to zawsze było to mile widziane ze strony miejskiego szpitala, dlatego że widać było, że pacjent był wrogiem, no ale... No ale tak właśnie, wiesz, co mi przyszło do głowy, że to fajne było jednak, taka możliwość tego, że możesz pracować nawet jako student, nie? Bo ty byłeś studentem, nie? Jak ty chcesz pracować z tym pogotowiem. Tak. Tego znaczy, sanitariusz taki, nie? To znaczy, była taka sytuacja, że byłem na trzecim roku studiów, urodził się Maciek. Zresztą od 4 dni jestem dziadkiem, także to jest tak zwane duże wydarzenie i cieszę się, że mogę o tym powiedzieć. No, ale wtedy to były studia, kiedy ja byłem studentem i też się urodził Maciek, a 4 dni temu urodziła się jego córka. No i oczywiście były takie czasy, jakie były, czyli to były lata jeszcze takie siermiężne, postkomunistyczne, ale no, nie byliśmy jeszcze w łaskach, jeśli chodzi o branżę medyczną. Więc żeby przeżyć na tych studiach, mimo dużej pomocy rodziców oczywiście zawsze, to podjąłem pracę w pogotowiu. No, oprócz tak zwanych aspektów finansowych, które były minimalne, ale zawsze było to coś do przodu, to wszystkim aspekt taki szkoleniowy, no było to coś fantastycznego, mieć kontakt w tym czasie z lekarzami, z którymi miałem przyjemność pracować, w tym pogotowiu jeździć, gdzie byli kardiolodzy, chirurdzy, gdzie... Okuliści nawet jeździli wtedy w karetkach. No tak, oczywiście. Tak, ale wtedy każdy mógł jeździć w karetce, nie? Tak, ale okuliści z doświadczeniem takim podstawowym, dużym, także to... To nie był głupi pomysł, że okuliści byli wtedy na przykład w karetce, to albo znaczy, jacyś specjaliści kompletnie nieratunkowi? Nie, to nie jest tak. To znaczy, to była sytuacja taka, że każdy z nas pracował gdzieś tam w podstawowej opiece, czyli większość lekarzy miała doświadczenie w podstawowej opiece zdrowotnej, a przy okazji robiła specjalizację, także mój kolega, jeszcze nie jeden, który robi specjalizację z ginekologii położnictwa, też jeździł w pogotowiu wiele lat. Co oczywiście przerażało niektórych pacjentów, że przyjeżdża ktoś, leczy serce i podbija się pieczątką tam ginekolog, położnik, bo byli ludzie już w pojedynce, którzy dalej jeździli, bo to było ich doświadczenie plus ich zarabianie. No, takie były czasy, że z podstawowego miejsca pracy nie dało się funkcjonować w rodzinie, jeśli chodzi o finanse i takie podstawowe wydatki, więc mieliśmy po 14, czasami 15 dyżurów, więc... Ale wracając do czasów studenckich, oczywiście to była taka minimalna pensja, plus to, że... Jakie doświadczenie było. Obserwacja, nie? Tak, jak ludzie pracują, jakie są przypadki. Przypadki były bardzo różne, czasami uzasadnione, może mniej czasami uzasadnione, ale było to doświadczenie, czyli tak zwany pierwszy... No trochę zazdroszczę, nie? No bo ja też jeździłem, ale w takim transporcie i to była prywatna firma i tak dalej, a tutaj jednak byłeś takim no, typowym pogotowiu, na izby przyjęć zjeżdżało i, tak, ale i też można się było czegoś nauczyć. Nawet praca w transporcie nauczyła cię pewnej organizacji, jak to wszystko wygląda, prawda? Jakie są problemy na izbie przyjęć. Czy tak, jasne. To też dużo fajnych rzeczy. Uwrażliwienie na zasadzie, że tu faktycznie jest problem, prawda? Że nie zawsze tego pacjenta da się gdzieś umieścić, a ktoś jest... Tak, albo na przykład w transporcie też się nauczyłem, że tam ci starsi koledzy, co tam pracowali jako kierowcy, mówili: słuchaj, młody, jak będziesz tam lekarzem za parę lat, to zobacz, co jedna pieczątka lekarza, jakby, co powoduje jedna pieczątka lekarza dla takich nas, nie? Że my musimy pojechać, zajechać, znieść pacjenta lub coś tam, a czasami pacjenci są chodzący i dostają na przykład skierowanie na transport po znajomości albo, nie wiem, z uprzejmości lekarza, ale to jest nieuzasadnione, nie? Więc to fajnie zobaczyć, jak ten system działa tak zupełnie... W potrzebie, a inaczej jak działa w tym systemie. Tak, i że to jest jednak dużo papierów, skierowań, zleceń, a tak naprawdę czasami to jest nieuzasadnione. No i to jest zawsze fajnie. No tak, ale z perspektywy czasu to, co było, to i tak jest minimum w stosunku do tego, co teraz się dzieje, jeśli chodzi o procedury papierowe i inne rzeczy, które trzeba czasami spełnić.
Przypomniało mi się ostatnio o tych blokach zamkniętych, które były, w sensie jak są zajęcia zblokowane na studiach, to wyście mieli bloki tak zwane zamknięte, czyli że spędzaliście ileś tam czasu, tak. Chyba tydzień czy dwa, to na danym oddziale i jakby byliście tam jakby na ciągłym dyżurze, nie? Tak, tak, tak. Teraz już tego nie ma, szkoda czy nie szkoda? Dla mnie w sensie. To znaczy, patrząc z punktu widzenia czysto medycznego, no zawsze żartowaliśmy, że dzieci rodzą w nocy, także tutaj bycie w ciągu dnia na porodówce oczywiście daje szansę na spotkanie się z porodem, ale zawsze bycie całą dobę, no miał jakiś tam sens. Te zajęcia zblokowane, one były na 5-6 roku. No właśnie, one były tylko z ginekologii, tak? Tak. Znaczy, były wcześniej jeszcze na rehabilitacji ponoć w Reptach. Mhm. No ale tam było za dużo imprez, młodzież... No właśnie, o co to chodziło z tą imprezą? Znaczy, no nie wiem, czy mam o tym mówić na antenie. No to nie, ale... tak. Znaczy, za naszych czasów już nie było, tak? Ale z opowieści kolegów sprzed kilku lat wcześniej, no była sytuacja, że w ośrodku rehabilitacyjnym, bardzo znanym na Śląsku i popularnym, były zajęcia też zblokowane dla studentów, przy czym studenci, no, korzystali bardzo często z basenu, który był tak zwanym centralnym punktem tego środka, no i basen był jak akwarium, czyli przeszklony dookoła, no i pacjenci rehabilitowani chodząc obserwowali studentów, którzy imprezują w środku. Mniej więcej było taki rodzaj wielkiego brata, który no wpływał duże może negatywne emocje, no i wiem, że tam było takich parę sytuacji imprezowych, które spowodowały, że w pewnym momencie z tych bloków zrezygnowano. Delikatnie powiedziane. Tak, znaczy nie znam szczegółów tych imprez, ale co, że nie pływali w tym basenie po prostu, nie? Delfinów tam nie było, ale wiem, że były imprezy. Tak, natomiast jeszcze wracając do mojego tematu klinicznej ginekologii, no oczywiście dobrze wspominamy, bo oczywiście było też życie towarzyskie, czyli patrząc z punktu widzenia studenckiego, byliśmy tam całe 24 godziny non-stop. Ale to przez 5 dni. Przez 5 dni, tak? Aha. Tak, tak, tak. Były wyznaczane jakieś tam... A gdzie spaliście? No, to były takie, w klinice były na 6 piętrze, no, to były takie poddasze. A to ja wiem, bo my też tam byliśmy. Takie boksy jakieś takie. Tam do tej pory jest szatnia studencka i ona wygląda dokładnie tak samo jak za twoich czasów. Tak, to jest taki rodzaj naszego archaizmu, który będzie przekazywany pokoleniem, jak znam życie, ale generalnie sam klimat był bardzo fajny, bo chodziliśmy na poranne odprawy. Profesor Rzepołuch, który wtedy był takim no, guru śląskiej ginekologii, ale oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Chodziliśmy te odprawy, wyznaczane były konkretne zajęcia. Myślę, że też moja ginekologia też wynikała z tego, że przez tyle lat różnych staży, znaczy staży, no, różnych zajęć na różnych klinikach, akurat ta ginekologia była taka poukładana, to znaczy były tam konkretne cele, było widać, że jest ta część, która się zajmuje leczeniem niepłodności, gdzie część studentów też trafiała na jakieś tam zabiegi, laparoskopii i tak dalej. Była część operacyjna, była porodówka i przede wszystkim było widać takie zaangażowanie i myślę, że to też mogło mieć znaczenie, że to jest dziedzina, która ma jakieś tam, ma swoją przyszłość. No a właśnie, jak już mówisz, skąd się wzięła ta ginekologia, nie? U ciebie, no to... Bo kiedyś było tak, że się brało taką speckę, jaka była tak naprawdę, nie? Tak. Że nie jest tak jak teraz, że my mamy egzamin, wiesz, możemy się zdać, wybrać i w ogóle zależy to od tego, ile wysiedzimy. Tylko z tego, co kojarzę z opowieści, to wy mieliście tak, że teraz jest nagle to i to i możesz sobie wybrać, dajmy na to, tą albo tą speckę, dwie, trzy możliwości max, nie? I tak było? Za naszych czasów było tak, że generalnie, żeby dostać się na specjalizację, to już był kłopot. Pamiętam, że jak nam wręczano dyplomy... No mama po studiach miała rok bezrobotnego, nie? Bo na przykład nie miała właśnie nigdzie dostać do pracy, znaczy, bo był taki problem. Znaczy, chciała robić pediatrię i generalnie, rzecz biorąc, pediatria była zamkniętą specjalizacją praktycznie, więc był z tym kłopot. Miała profesję radiologii. To jest... No pamiętam właśnie, że tam... Losu, bo wtedy radiologia no, była w powijakach, były tylko aparaty rentgenowskie średniej klasy. No właśnie, jakie ty miałeś opcje? No i znaczy opcja była taka, że na pewno na wewnątrz, czy jakieś na interne gdzieś tam można było się dostać w zasadzie bez większych problemów. Chirurgia pewnie też dałoby się zrobić, natomiast akurat ginekologia była takim boomem jeszcze w tych czasach. Jak zaczynałem pracę na oddziale, to dostałem się dzięki temu, że właśnie pracując w podstawowej opiece zdrowotnej przychodni, mój dyrektor zgodził się na to, żeby dać mi ileś godzin oddelegowania. Przy czym jak przyszedłem do Pyskowic, zresztą bardzo fajny ośrodek i no, świętej pamięci dr Krasadowicz był niesamowitym człowiekiem,
to wtedy no, brakowało nam miejsc w dyżurce, bo było tylu chętnych akurat w tym momencie na otwarcie specjalizacji. Także ginekologia nie była taką specjalizacją, która była łatwa do nie była łatwą specjalizacją do rozpoczęcia, ale no, udało mi się to szczęśliwie jakoś tam, zostałem przyjęty na oddział. Pracowałem za darmo w szpitalu, to był taki rodzaj wolontariatu i absolutnie nawet dyżurowanie, towarzyszące dyżury były, żeby się jakoś tam szkolić, były niepłatne, były za darmo. To była no właśnie, kwestia... to była kwestia zbierania jakichś tam punktów, czy to nie jest to samo? Nie, to punkty były wcześniej. Nie, punkty były przed studiami, to jest jak ktoś... Aha, na speckę. Tak, tak, nie, to było w ogóle, żeby się dostać na medycynę, jak ktoś był po ogólniaku i na przykład miał za mało punktów, to mógł sobie dorobić pracując fizycznie gdzieś w szpitalu. To ja w ogóle pomieszałem. Tak. I to były tak zwane punkty za pracę, wiesz, jako sanitariusz, nie wiem, salowa, cokolwiek, tylko że pracę w ośrodku medycznym. A jeszcze były punkty za pochodzenie, pamiętasz to? A to jeszcze było przed nami. Tak? To już na szczęście tak. To już byliśmy, byliśmy pokoleniem. Że już ktoś takim... tam, powiedzmy, z gorszych warunków socjalnych, z biedniejszej rodziny. Tak, no z robotniczej, bo to były czasy tak zwanego. No co teraz mamy, czyli PRL bis, nie? Ale to, PRL. To, że miał więcej punktów, żeby na medycynę się dostać, tak? No, to znaczy były takie sytuacje. Ponoć jeszcze były sytuacje, że płeć męska miała być preferowana w stosunku do żeńskiej, ale to już tego nie pamiętam. Tylko słyszałem, to było jeszcze wcześniej, co? No i teraz też o tym myśleli, bo przecież medycyna jest feminizowana, to widać, prawda, że dziewczyny są pilniejsze. No wiesz co, ja jestem teraz jedynym facetem w mojej sekcji. Pozdrawiam wszystkie dziewczyny, bo jest nas 11 osób, a jestem jednym facetem. Ja, czy dziewczyny są bardzo pracowite, są bardzo fajnie się sprawdzają oczywiście w pracy, ale widać, że no, medycyna jest zdominowana. A na stomie jest jeszcze więcej dziewczyn. No, znaczy moja koleżanka zawsze mówi, że tam gdzie są pieniądze, tam nie ma tam są mężczyźni, a jak nie ma pieniędzy, to są kobiety. No i można to potraktować w kategorii. Że oczywiście w medycynie nie ma pieniędzy, ale... Trochę odbiegam od tematu, bo pomieszałem mi się, o co chodziło z tymi punktami. Tak, ale punkty, tak, to było punkty. Na dostanie się na studia, tak. Na specjalizację to się dostawałeś w sumie z czym? Nie było. Nie było jakichś tam egzaminów czy coś. To była kwestia woli kierownika, to była kwestia, jeżeli ktoś dostał, no nie wiem, jakie były kryteria. Była taka sytuacja, że jak szpital miał potrzebę danego specjalisty, no to kierownik oddziału, powiedzmy, stosował pismo czy tam telefon do konsultanta wojewódzkiego, który opiniował wniosek i to podpisywał i jeżeli widział taką potrzebę czy chęć, to oczywiście podpisał. To była dobra wola, także reguł prawnych tu żadnych nie było. To była czysta dobra wola. Czyli teraz jest trochę sprawiedliwie jednak, nie? Jeśli o nasze czasy chodzi. To znaczy na pewno tak, na pewno tak. Natomiast no, nie ma takiej znaczy rodzaj, jak to nazwać, selekcji, nie ma możliwości zweryfikowania osoby a priori z góry, że nadaje się danej specjalizacji, więc jedynka i dwójka w pewnym sensie to weryfikowała, czyli jeżeli ktoś nawet zaczął specjalizację, skończył jedynkę, a ktoś go nie widział, no to mu dziękował na zasadzie, proszę robić coś innego, wtedy była medycyna rodzinna, przynajmniej później, że po jedynce z ginekologii można było robić rodzinną. Natomiast ja w ogóle byłem w takiej dziwnej sytuacji, bo ja skończyłem w 2000 roku, zdałem egzamin pierwszego stopnia. No i się okazało, żeby otworzyć dwójkę, to trzeba było otworzyć to w ośrodku akredytacyjnym, jakimś, znaczy akredytowanym, który ma odpowiednie miejsca szkoleniowe i tak dalej. Przy czym konsultant wojewódzki decydował, ile tych miejsc ma być i tak dalej. No, ponieważ było nas dużo, więc zaczęło się postępowanie kwalifikacji do drugiego stopnia specjalizacji. Byliśmy takimi specjalistami prawie że, ale nie do końca, czyli pierwszy stopień, który w zasadzie pozwala już na jakąś taką samodzielność typu gabinet i indywidualna praktyka, ale nie dawał samodzielności typu kierownik oddziału, jakieś pełnienie funkcji takich poważniejszych, także było takie trochę... No, ja miałem poczucie niesprawiedliwości w tym czasie, że jesteśmy w połowie drogi i nie dają nam szansy. Zresztą tak trafiłem na do sąsiedniego województwa, bo nie mając możliwości otwarcia specjalizacji na Śląsku, ponieważ na ilość tam kilkudziesięciu chętnych było tam po kilkanaście miejsc co roku wyznaczanych, oczywiście odpowiednio było to limitowane, to no, w zasadzie razem z ludźmi, którzy byli absolwentami medycyny, podjąłem wyzwanie otwarcia drugiego stopnia specjalizacji na nowych zasadach i jak trafiłem do sąsiedniego województwa, bo tam były akurat miejsca i udało mi się, dostałem się, to postępowanie wygrałem. No i tak się właśnie to toczy, że... No ale to właśnie,
bo trochę nie wiem, czy to przeoczyłem, czy nie zapytałem cię o to, czy jakie miałeś możliwości, w sensie skąd faktycznie ten pomysł na tą ginekologię, nie? Bo ja tu mam taki skrót myślowy, że kiedyś faktycznie brało się to, co było. Nie było za bardzo nic do gadania, bo wszyscy chcieli mieć pracę po prostu, nie? Myślę, że ginekologia była takim wtedy wyzwaniem jednak. To było w rodzaju takiej walki o to, żeby to otworzyć, bo... No. Znaczy, tak jak wspomniałem wcześniej, czyli zajęcia na 5-6 roku gdzieś tam tak dały mi tam takie poczucie, że ci ludzie są tacy bardzo... Te bloki zamknięte cię przekonały faktycznie. to może miało sens. Trochę tak, no. Chociaż jak spotkałem się z kolegami po maturze 30 lat, mieliśmy tak, to zaczęli żartować, że już jak przed maturą mówimy, że chcę być ginekologiem. Oczywiście to jest prawie, że w ramach tych dowcipów, których nie lubię, ale generalnie rzecz biorąc, no gdzieś tam temat się przywijał. Oczywiście na studiach jeszcze myślałem o internie, potem trochę o chirurgii, no także jak każdy młody człowiek gdzieś tam... Cię mieszało w głowie. Tak, bardzo dużo różnych takich emocji. No właśnie, emocji. Wiesz, te audycje są po to, żeby rozwiać te wątpliwości. Tak, tak. Mimo, że tak. Tak się pewnie nie uda, ale zawsze więcej to znaczy, jakichś tam informacji, zawsze tak nie? Jest, że czasami trafia się na jakiegoś tam człowieka, który gdzieś jest takim... No inspiruje po prostu. Tak, jest takim autorytetem i gdzieś tam ciągnie w tym temacie, no. Czasami jest to kwestia przypadku. No, trudno to jakoś tak jednoznacznie powiedzieć, natomiast... Ale właśnie do czego dążyłem z tym wszystkim? Czy wybrałbyś drugi raz ginekologię? Ale tak serio. No tak serio, no oczywiście, że tak. Myślę, że tak, no. Patrząc z perspektywy doświadczeń, pracy, satysfakcji, zadowolonych pacjentek, no nie ma chyba dla mnie lepszej dziedziny, gdzie jest takie duże poczucie wdzięczności, jeżeli coś się uda. Oczywiście, no, każdy ma swoje jakieś tam porażki i no, one będą, bo jak się zawsze mówi, to jest oczywiście proste zdanie, że jak ktoś nic nie robi, to nie ma porażek, jak coś się robi, to zawsze są, więc czyli zawsze masz jakieś tam powikłanie, zawsze jakieś tam rzeczy, no i trzeba mieć tą jakąś tam odporność, żeby z tym się uporać, ale doświadczenia zawodowego to zawsze mówimy, trzeba zawsze rozmawiać z pacjentem, czyli nie umieć się przyznać, że coś tam jest inaczej niż chcieliśmy, że pewne rzeczy nas zaskoczyły, chociaż wykonaliśmy wszystko zgodnie z procedurami, że oczywiście medycyna jest sztuką i to nie jest matematyka, to nie jest system zero-jedynkowy i zawsze coś się może zdarzyć, ale zawsze rozmowa z pacjentem z doświadczenia mojego powoduje, że jeżeli go nie odpuszczamy, czyli nie boimy się tych powikłań, że walczymy do końca gdzieś tam, to się zawsze opłaca, że gdzieś ten pacjent zaczyna pewnie ci rozumieć, że to jest medycyna, że to się tak może zdarzyć i w tym momencie gdzieś tam nie ma tych problemów prawno-medycznych, prawda, o których tak mówiliśmy. Do których dojdziemy. Do których dojdziemy już dopiero. Nie, bo warto zaznaczyć jeszcze, z czym się kiedyś kojarzyła ginekologia, nie? Bo jakby to jest zupełnie, no nie była ziemia. Kiedyś było coś takiego jak aborcja z przyczyn socjalnych, nie? I to było takie, to jakby generowało taki sposób myślenia o ginekologach w bardzo negatywnym sensie. I teraz już tego nie ma na szczęście, czyli tam powstała ustawa, która jakby poprawiła wasz wizerunek. To znaczy, generalnie jest tak. Jak odbierałem specjalizację w 1996 roku, to już wtedy musiałem się zdeklarować jako przyszły specjalista, chociaż to był pierwszy stopień, do tego, że będę wykonywał wszystkie procedury, które są zgodne z prawem, czyli łącznie z tym, no, z interrupcjami, czyli z tymi zabiegami w ciąży. Na szczęście nie musiałem się tutaj w tym temacie jakoś wykazywać, bo weszła ustawa, która nas w pewnym sensie chroni, no bo mimo tego, że są medyczne wskazania, które oczywiście zawsze popieram i uważam, że one mają jak najbardziej rację stanu czy bytu, jak to zwało, natomiast no, pewne wskazania socjalne i tak dalej, no, były nadużywane i pewnie ta ustawa nas trochę oszczędziła. No, jest takie potoczne patrzenie, było takie potoczne patrzenie. Myślę, że to jest kwestia jednak mimo wszystko rozwoju technologii, postępu i tego, co robimy, że robimy dużo rzeczy typu leczenie niepłodności, zajmujemy się tym, że walczymy o tą ciążę, walczymy o dziecko, a nie tylko jesteśmy kojarzeni z sytuacją tą taką kryzysową. No właśnie, ustawa, której już w sumie nie ma, nie? Ta ustawa kompromisowa, bo nie da się jakby o to nie zapytać, jak już mamy rozmowę ginekologiczną. Tak. I jak w praktyce
i w rzeczywistości wpłynie to na pracę ginekologów, nie? Mówię oczywiście o tych ostatnich zdarzeniach i jak się do tego odniesiesz, wiesz, jak to wpłynie na taką codzienną pracę. Mhm. Kwestia jest taka, że no, uważam, że to jest to porażka, że jest to... Znaczy po to jest cała diagnostyka prenatalna, po to są te wszystkie badania, po to jest to wszystko, żeby w pewnym sensie dosyć wcześnie podejmować decyzje terapeutyczne, żeby nie narażać kobiety na jakieś powikłania, na jakieś straty emocjonalne, przyszłe problemy psychiatryczne typu depresja i tak dalej, bo wiemy, że to wszystko ma znaczenie. No, tutaj bardzo schematyczne podejście do tematu, prowadzenie ciąży patologicznej takiej, gdzie mamy wielowadzie jakieś, powiedzmy, czy płód niezdolny do życia, no jest trochę takim nadużyciem w stosunku do kobiety. Także no, bardzo, bardzo zła droga i mam nadzieję, że gdzieś ktoś się opamięta i wrócimy do normalności. No miejmy nadzieję, że wrócimy do normalności i że doczekamy tego, mieszkając jeszcze w Polsce. Ale że nic nas nie zmusi do tego, żeby zmienić zdanie, nie? Ale o co mi chodzi, to jak faktycznie... Znaczy tak, teraz... jak mamy zgadać zgodnie z prawem, no to jeżeli chodzi o pacjentka z takim problemem, no to no formalnie jest tak, że no nie jestem w stanie udzielić jakiejś rozsądnej porady, bo nie mogę skierować do ośrodka, który pomoże pacjentce w świetle prawa. No jest kwestia oczywiście wskazań takich psychiatrycznych, jakichś powiedzmy, czy innych, które no wskażą na to, że jest duże zagrożenie życia matki, bo to jest jeszcze jedna z sytuacji, która może to uratować, prawda? No. Czyli jakby da się to zrobić po staremu, ale okrężną drogą. Znaczy uważam, że jeżeli kobieta jest zdeterminowana i ma swoje poglądy na ten temat i akceptuje, znaczy nie akceptuje sytuacji kontynuowania ciąży z płodem, który po prostu nie rokuje, czy gdzieś będzie sytuacja, że on umrze zaraz krótko po porodzie, czy w najbliższym czasie, czyli tak zwana wada letalna, to w tym momencie no, ona będzie szukała sobie drogi, jak nie u nas, to na pewno gdzieś za granicą. No i tu jest też problem taki, że jeżeli pacjentki są z odpowiednim zabezpieczeniem finansowym, czyli będą w stanie pojechać, znaleźć ośrodek, posługują się internetem i znajdą w Czechach czy na Słowacji czy gdzieś ośrodek, który im pomoże, to oczywiście zrobią to w ramach prawa kawałek za granicą. Natomiast problem dotyczy ludzi, którzy często no, są niestety z tej niższej warstwy naszej, ekonomicznej. Których zwyczajnie nie stać na takie rzeczy. I to będzie problem, bo boję się, że mogą się skończyć w tak zwanym podziemiu, czyli gdzieś w jakichś takich ośrodkach zupełnie niebezpiecznych, czy jakimiś metodami domowymi będą chciały gdzieś wpłynąć na swoje losy. Czyli też jak gdyby zwiększa się ryzyko no, zagrożenia zdrowia, życia. Czyli bardziej będzie to chodziło o takie właśnie na przykład wskazania, tak jak mówisz, psychiatryczne, nie? Bo to w tym momencie chodzi mi o takie, wiesz, praktyczne podejście do tego, że da się to jednym takim tak, podpisem to, załatwić. Tak, ktoś nie? To musi też filmować. Czyli ktoś to, no jasne, nie? Czyli ktoś, lekarz psychiatra musi też uznać i musi mieć też jakieś gdyby no, wolę i chęć, czy nagięcia czy prawa, bo się na przykład... bo się zgadza, ma podobne przekonania jak pacjentka. To jest nie? Kwestia właśnie, no, to znaczy nie chodzi o naginanie, tylko że albo są wskazania, albo nie. No, moim zdaniem, jeżeli ktoś ma problem, bo te pacjentki, one są naprawdę mocno w takiej sytuacji... Skrzywdzone, zwyczajnie. Skrzywdzone, ale też mocno psychicznie obciążone i to jest jakiś duży stres, to jest trauma. To nie jest sytuacja taka, że ta pacjentka faktycznie myśli racjonalnie, bo ona jest no, w dużym stresie. Ma poczucie tego, że jest to, co się dzieje, nie zakończy się sukcesem i nie chce przeżywać tego stresu dłużej. No jasne. No nie są najlepsze czasy na w ogóle bycie w Polsce, a bycie lekarzem w Polsce to już w ogóle. No właśnie to też kolejna kwestia, wiesz, jak być ginekologiem, lekarzem w kraju, wiesz, gdzie aborcja jest na poziomie afrykańskim, gdzie po prostu z 31 krajów, czyli wszystkie oprócz Polski szczepią na HPV, gdzie jest ta cała akcja, była na szczęście już to chyba się rozwiązało, a z artykułem 155, no jak to zrobić, żeby nie wyjechać stąd, nie? To w sumie
dlatego o tym gadam z tobą, bo twojej specjalizacji to najbardziej dotyczy, nie? Artykuł 155 i z tym całym odpowiedzialnością prawną za nieumyślne spowodowanie śmierci i tak samo z prawem aborcyjnym. No, to nikogo to bardziej nie dotyczy jak ginekologów, nie? No tak, no jest to trudny temat. Bo tak patrząc zdroworozsądkowo, wypadałoby powiedzieć jak pani poseł z PiS-u, jedźcie, prawda, wyjeżdżajcie. Weźcie, jedźcie. Weźcie, jedźcie, tak, tak. Zresztą pani poseł jeszcze nie miała problemów jakichś, albo leczy się w ośrodkach rządowych, gdzie jeszcze koło niej skaczą. Ale generalnie rzecz biorąc, myślę, że trzeba się uczyć, zdobywać doświadczenie, przede wszystkim być rzetelnym swojej pracy i zawsze tutaj... No, czasami gubi nas pośpiech, bo wiadomo, mamy dokumentację, mamy któregoś pacjenta z kolei, mamy ciężki dyżur, czasami gdzieś tam, ale myślę, że zdobywanie wiedzy, szkolenie się gdzieś tam, to procentuje, także mam nadzieję, że to jest przejściowa sytuacja, że to się zmieni, że te rządy pójdą w zapomnienie, że przyjdzie czas normalności. Jak widzimy, normalność nie jest w cenie, bo było normalnie, to traktowaliśmy to jako coś takiego nudnego, prawda? Że dopiero teraz, kiedy zaczęły się jakieś problemy, to wszystkie się problemy obudzili. Zaczynamy znowu myśleć. Także chyba takim jesteśmy narodem, że trochę się te czasy zaborów nas tutaj cały czas gdzieś pokutują. musimy cały czas być w napięciu gdzieś pod kreską, żeby zacząć myśleć logicznie i zacząć działać. Także no. Mam nadzieję, oczywiście. Nie ma dobrego jakoś tam rozwiązania. No, nie możesz powiedzieć wszystkim, weźcie, jedźcie, no bo... Znaczy tak, wiemy, trzeba że... Trzeba to wziąć i dźwignąć, nie? Ktoś musi to u nas robić. Że ośrodki niemieckie, czy powiedzmy gdzieś tutaj w ogóle w Wielka Brytania, czy robienie specjalizacji za granicą zawsze jest problematyczne, to znaczy znam wiele osób, które wyjechały, myślały, że będą miały złote góry, ale okazało się, że otwarcie specjalizacji w Wielkiej Brytanii na wyspach gdzieś tam nie jest takie proste. Większość ludzi pracuje jako resident house officer, czyli takiej pierwszej linii ognia, jak nasze szory mniej więcej. I potem wracają sfrustrowani, bo no, pieniądze są fajne, ale to w życiu jest nie wszystko, prawda? Że jednak wiedza, doświadczenie, specjalizacja, jakiś tam rodzaj awansu to ma znaczenie, że chcemy się rozwijać. Nie jesteśmy ludźmi nastawieni na kasę. Gdybyśmy chcieli być czysto biznesmenami, to byśmy mieli pomysłów, mając powiedzmy inteligencję medyczną. Można robić wiele innych rzeczy, które by nam dały satysfakcję finansową, ale mam tą... Tak jak moja pani z biologii powiedziała, że jak chcesz dobrze zarabiać, to zostań mafiozem, a jak chcesz być lekarzem, to... Oczywiście. Nie o to chodzi, nie? No, także łączmy to jakoś tam w całość, to znaczy trochę róbmy tego, co jest przydatne i trochę przy tym zarabiajmy. Jest to rozsądne i powiedzmy jakieś tam dające poczucie własnej wartości, a przy okazji no, poczucie jakiegoś spełnienia na i dobrej pracy dla innych, więc dobra pizzeria oczywiście dałaby większe kokosy pewnie niż nieraz praca, odpowiednia nazwa i odpowiednie przyprawy, ale my chcemy być lekarzami, chcemy pracować w zawodzie, chcemy być normalni, chcemy mieć rodziny, chcemy jeździć na wakacje, ale chcemy też ilość czasu, no, na przykład ja całe życie poświęcam dużo czasu pracy, wakacją też trochę mi się zdarzyło, ale teraz może ostatnio trochę mniej. Czym wakacją? No, to bardziej bym powiedział, że mniej. Że mniej, ostatnio. Ale były czasy, że wojowaliśmy. Teraz modny jest campering, a propos, to jest kolejny temat. Wszyscy kupują no, kampery, tak. Myśmy to już uprawiali 10 lat wcześniej. Zjechaliśmy całą Europę, było super. Mamy swoje doświadczenia, więc na pewno godne polecenia. No tego ci życzę, żebyś w najbliższej przyszłości mógł sobie jakiś urlop jakby udoskonalić. Natomiast, no oczywiście, wyjeżdżajcie, ale wyjeżdżajcie po to, żeby się szkolić, zbierać wiedzę, doświadczenie i wracać. I wracać, nie? Wracać, tak. I robić porządek tutaj, bo teraz też jestem w trakcie jest takie sympozjum z ginekologii i ginekologii onkologicznej, mało inwazyjne metody w Krakowie. No widać, że robotyka i cała diagnostyka czy metody endoskopowe, czy metody mało inwazyjne są jak gdyby w cenie i widać, że w tym kierunku to wszystko idzie, że możliwości są duże nawet w Polsce, tylko że... Są, oczywiście. Więc... Tylko żeby się nie zniechęcić i to próbować dźwignąć, nie? Żeby to próbować dźwignąć, jak najbardziej. No dobra.
gadaliśmy wcześniej, to w ogóle nomen omen, jak gadamy o ginekologii, to już trzy razy przedwcześnie zaczęliśmy gadać o odpowiedzialności prawnej i chyba jednak jest o czym gadać, nie? Skoro zaczęliśmy już niechcący parę razy. No właśnie teraz właśnie chciałem o to zagadać, jakie są problemy, jakie są rzeczywiste problemy, a na ile to nie jest rozdmuchane przez wszystkich, nie? No bo, bo wszyscy o tym lubią gadać. I nawet jak robiłem też research a propos naszej dzisiejszej rozmowy, to wszyscy, wiesz, pół żartem, pół serio, ale chyba bardziej serio pytali o to, wiesz, jakie są problemy prawne w ginekologii, ile jest rozpraw, ile jest takich rozpraw, ile jest takich. I wydaje mi się to uzasadnione, ale na ile to jest rozdmuchany problem, że lubimy o tym po prostu rozmawiać, a na ile faktycznie jest rozpraw, które się kończą źle dla lekarza, nie? Znaczy, wiesz co, no, ja nie jestem w stanie ci odpowiedzieć w liczbach, dlatego że nie znam tych danych, tych szczegółów. Znam tylko z tak zwanych wspólnych spotkań, kiedy jeździmy, rozmawiamy i generalnie jest takie... są takie dane, które mówią, że ilość pozwów tak faktycznie jest w stosunku do ginekologii czy stomatologii jest bardzo duża. To są główne czołowe specjalizacje. Jesteśmy ubezpieczeni, ale nie zawsze na te może kwoty, które nam się wydaje, że są bezpieczne, więc... No więc zasada jest taka, żeby może... Znaczy okres szkolenia jest akurat bezpieczny, bo jest okresem umowy o pracę, czy to, co rozmawialiśmy, czy jesteśmy chronieni, tylko że każdy z młodych lekarzy często podejmuje się dodatkowych funkcji, czyli pracuje gdzieś w podstawowej opiece, gdzie te umowy są już cywilnoprawne. Czyli są umowy czysto, otwierają działalność, czyli gabinet, gdzie ta odpowiedzialność jest już łączona z, no, z tym indywidualnym ubezpieczeniem, czyli jak gdyby nie jest to ochrona taka typu OC lekarza z urzędu, tylko gdzieś trzeba się dodatkowo ubezpieczać, bo to mogą być pozwy cywilne gdzieś tam z tytułu różnych bardzo różnych sytuacji, to jest czasami kwestia. Ale radziłbyś raczej, żeby się ubezpieczyć konkretnie w jakiejkolwiek zawodzie. Są pewne standardy oczywiście, są pewne standardy tych ubezpieczeń, więc no, jak ktoś ma działalność, to wiadomo, że powinien się porządnie ubezpieczyć, natomiast jeżeli ktoś pracuje, chociaż to oczywiście tak się też dzieje, bo często młodzi lekarze, którzy robią specjalizację, bo jest taki paradoks, że ktoś ma umowę rezydencką, robi specjalizację w danym ośrodku referencyjnym. To są czasami ośrodki bardzo fajne, oczywiście najczęściej są fajne, bo mają dużo możliwości, ale tam wykonują 3 dyżury w ramach umowy, tak chyba ty będziesz wiedział lepiej, czy 3 dyżury są w ramach specjalizacji obowiązkowe, czy ileś? Jeszcze nie wiem. No jeszcze nie wiem, no, ja też nie pamiętam teraz dokładnie, ale jest tak, że umowa jest rezydencka, czyli jest pensja plus jakieś tam dyżury do iluś tam płatne, ale potem, żeby dorobić, często ci sami młodzi ludzie idą paradoksalnie do innych ośrodków, gdzie pracują na umowie cywilnoprawnej, czy już otwierają działalność gospodarczą, tak, czyli ubezpieczają się. No i tu jest ta pułapka. Oczywiście ta odpowiedzialność na rezydenturze jest trochę inna niż jak jesteś specjalistą, ale ona jest, bo były takie sprawy też, że rezydent odpowiadał razem z lekarzem nadzorującym wspólnie za pacjentkę i gdzieś tam ta odpowiedzialność została jakieś tam podzielona. Więc na pewno to ubezpieczenie powinno być jakieś przyzwoite. No, znaczy to najczęściej no, są firmy, które tutaj przy izbach działają i gdzieś tam to odpowiednio prowadzą. No. Natomiast wiemy, że ta odpowiedzialność jest, nie? Więc nie jest tak, że ktoś jest rezydentem, to za nic nie odpowiada, bo były sprawy, nie znam szczegółów, czytałem też w gazecie lekarskiej tam gdzieś, że zostało to podzielone między szefa dyżuru, a osobę, która była na tym dyżurze, czyli trzeba po prostu... Niezależnie od roku specjalizacji, możesz mieć po prostu pecha, nie? Kwestia współpracy, czy kwestia czujności kierownika specjalizacji, pewnych czynności, które się wykonuje. Im mniej umiesz, tym powinieneś bardziej kierować się wspólną pracą i nauką, a dopiero później gdzieś, no żeby nie chujraczyć, no bo to jest to, że każdy z nas, kto kończy studia, chce mieć poczucie i pokazanie, że już mam swoją wiedzę, doświadczenie i że w pewnym sensie się liczę, prawda? Ale myślę, że... nauczy pokory, nie? No, że zwłaszcza porodówka. Zwłaszcza porodówka. Zwłaszcza porodówka. Tak, zawsze mówiliśmy, że porodówka uczy pokory i uważam to dzisiaj, chociaż już pracuję 20 parę lat na porodówce. 26, 5, jakoś tak. Także... Tyle co Maciek. Prawie tyle co Maciek. Ma lat. No i uważam, że cały czas jesteśmy gdzieś tam w pokorze, bo to nie jest matematyka, nie jest system zero-jedynkowy, to są cały czas gdzieś tam nasze
na rzecz. No ale właśnie, jakbyś miał ten temat, bo jest bardzo drażliwy i, i wszystkich to bardzo ciekawi, jakbyś miał ten temat, jeśli chodzi o odpowiedzialność prawną, podsumować jakoś tam, to... No, czy jest się czego bać faktycznie na ginekologii? Zdecydowanie tak, nie? Trzeba mieć silne nerwy, trzeba mieć... Zawsze, no każdy dyżur to jest napięcie, to nie jest tak. Znaczy, to jest najlepszy dowód, bo jeszcze parę pytań wcześniej rozmawialiśmy na temat pracy, czy pracować w szpitalu, czy pracować w POZ-cie, w podstawowej opiece, gdzie ginekolog też jest tym podstawowym specjalistą. Na początku i tak jesteś w szpitalu, więc i tak się musisz stresować. No tak, no inna jest odpowiedzialność rezydenta, bo rezydent ma pewien komfort, prawda? On się uczy, on ma prawo się uczyć, jeżeli trzyma... ma udokumentowane to, że cały czas współpracuje z swoim kierownikiem, czy tam nadzorującym na danym momencie, no to w pewnym sensie on ma prawo wiele rzeczy nie wiedzieć, a się ma prawo uczyć. To kwestia informacji, pewnych wymiany informacji, czy jakiegoś nadzoru nad pacjentem. Natomiast myślę, że ta odpowiedzialność tak naprawdę przychodzi, jak masz pieczątkę specjalisty. To jest takie już to, że to, co wykonałeś w czasie swoich nauki gdzieś tam, no potem w pewnym momencie ktoś ci stawia na szerokim oceanie, czyli zostajesz pierwszy samodzielny dyżur, gdzie jesteś szefem dyżuru i musisz podejmować decyzję samodzielnie. Oczywiście zawsze możesz zadzwonić do kierownika, który najczęściej jest pod telefonem, bo taka jest specyfika tej pracy, ale już takie no, decyzje często wpadają na ciebie bezpośrednio. Ale jak się robi ginekologię, to trzeba się liczyć z tym, że trzeba mieć zawsze naładowany telefon, nie? No oczywiście to jest też kwestia zwyczajowa, no ja akurat zawsze mam naładowany telefon. Nie, bo chodzi mi o to, że wiesz, ja to mówię jako taki obserwator, nie? Że jednak dużo odbierasz telefonów, niezależnie od pory dnia, niezależnie od tego, czy to jest weekend, czy nie, czy to jest urlop, czy nie. I chyba, wiesz, no wiadomo, że można się od tego odciąć, ale nie zawsze wypada, czy to dobrze powiedziane? Czy nie zawsze wypada, nie zawsze jakby będziesz też spokojnie spał, jak tego telefonu nie odbierzesz. No może nie? Bardziej właśnie to, co powiedziałeś teraz, czyli to, że nie będę spokojnie spał, czyli cały czas mam poczucie, że znaczy ciąża to jest taki stan wyjątkowy. Głównie chodzi o ciężarne, bo jednak większość telefonów, które mam, to są kobiety w ciąży, które, które ktoś, kto jest doświadczony, może dawać się, że to są jakieś problemy błahe, ale ktoś, kto jest pierwszy raz w ciąży i ma jakieś tam wątpliwości, czy akurat ma jakieś tam, wiesz, gorączka, temperatura, jakaś biegunka, coś, cały czas myśli o tym, czy na pewno z dzieckiem jest wszystko okej. Czy takie osoby to jest dodatkowy stres, który chcemy wyeliminować, no i jedyną szansą jest to, że jesteśmy w stanie wszystko wyjaśnić krótkim telefonem, krótką rozmową i to, to jest to, co może dać szansę. Teraz miałem też niedawno pacjentki właśnie, które często dzwonią z powodu COVID-u, że właśnie mamy test dodatni, są w ciąży, mają niepokój, więc no miałem już trochę pacjentek z COVID-em w ciąży. Na szczęście większość, która już urodziła, nie ma żadnych objawów ze strony płodu, dziecka, noworodka. Same też to przeszły w miarę rozsądnie. Więc no, no jest to, jest to. Zresztą teraz będąc świeżo upieczonym dziadkiem od 4 dni też wiem, jak to jest, jakie są problemy, wątpliwości i jakie są emocje, więc no, tym bardziej to doceniam. Wiem, no właśnie to jakbyś, ta informacja jest ważna. No właśnie to jakbyś podglądał mój konspekt rozmowy normalnie, bo teraz mam dosłownie napisane, że... Starość równa się doświadczeniu. No. No od kilku dni jesteś dziadkiem i oczywiście gratuluję ci serdecznie i sobie też trochę gratuluję bycia wujkiem. Świeży wujek. No i to jest właśnie teraz, wiesz, rozluźnimy trochę atmosferę, bo były cięższe tematy, teraz będą trochę lżejsze. Aha. Może być trudniej o tych cięższych tematach. Mogę być nieprzygotowany. No to prowadziłeś na pewno, no można powiedzieć, że no tysiące ciąż, a teraz tak jest jedna w najbliższej rodzinie i jednak emocje są ogromne, nie? Tak, oczywiście, no zawsze. No, tak zwana logika myślenia tutaj zupełnie spada poniżej poziomu zera, więc zawsze tak jest, że jak się leczy rodzinę, czy się ma pod opieką najbliższych, to zawsze człowiek nie jest krytyczny i, no i boi się, czy nie zrobić jakiegoś potocznego byka, jak to mówią, licealiści. Znaczy, warto zaznaczyć, że nie byłeś lekarzem prowadzącym, no, nie? Nie byłem, no, bo tak się nie robi po prostu. No, no w tej sytuacji uważam, że to jest bardzo rozsądne, że jest jakaś niezależna opinia, nadzór i tak dalej. No oczywiście to, że zaangażowałem się w tym sensie w to wszystko, co się dzieje, jakaś ultrasonografia plus jakaś tam kontrola tętna i tak dalej. Ale
ale jest szczęśliwe zakończenie oczywiście. No, bardzo szczęśliwe. Teraz jesteśmy wszyscy w bardzo pozytywnych emocjach. Dzisiaj zresztą wypisali ich ze szpitala, nie? Tak, tak. Dzisiaj jest dużo wrażeń, takich dużych emocji, także... Także jest sobota oczywiście i czwarta doba życia Julii, także jesteśmy wszyscy pod wrażeniem. Pozdrawiamy Maćka, a nie Julię. Tak, pozdrawiamy wszystkich, którzy tam teraz karmią, przewijają i uczą się życia prawdziwego. Życie jeszcze jest spokojne, póki nie zacznie Julia biegać, no więc... A Maciek teraz jeszcze ma egzamin, nie? Jakiś tak, tam na dniach. Tak. Ale jak ci pewnie tam się żalił, to tylko pewnie się śmiałeś, prychnąłeś, bo jak wy byliście na studiach, to było dużo więcej egzaminów, dużo więcej ciąż, nie? No ja to rozumiem, to jest końcówka. Teraz nie mam mody narodzenia na studiach tak naprawdę. No, nasza grupa na studiach była akurat wyjątkowo taka rodzinna, to znaczy było kupę dzieciaków. Maciej się rodził na trzecim roku, się rodziłeś na szóstym, ale jeździliśmy na studiach na różne spotkania, także u nas było, nie wiem, kilkoro. No u was było chyba najwięcej dzieci z roku, nie? Tak, bardzo fajnie, bo spotkania takie faktycznie prawdziwie rodzinne, z wszystkimi emocjami, sankami, huśtawkami i spacerami po lesie w naszych kochanych Beskidach, ukochanej Jaworzynce i okolicach, także wspominamy to bardzo mocno, fajnie. A teraz się rodzi po 30. A teraz się rodzi po 30. A teraz widzisz, dziecko na szóstym roku, na piątym roku stomatologii to już jest wydarzenie, nie? To znaczy generalnie za naszych czasów też jakoś tak asystenci różnie patrzyli na takie ciąże. Też były różne sytuacje kryzysowe, że nie było to mile widziane, ale... No właśnie to jest ciekawe, nie? Że oni wtedy... Nie dopisywało się nazwiska do... Tak, że mama zmieniła nazwisko po studiach. Że była po ślubie z tobą już ile? 3-4 lata? Tak. A zmieniła nazwisko na dyplomie dopiero przy odebraniu dyplomu poprosiła o zmianę nazwiska, coś takiego, nie? Że na samym końcu. Czyli pamiętam szczegółów, jak to było, ale faktycznie było tak, że nie wypadało się wcześniej chwalić, że się ma rodzinę, męża, dzieci, nie? Już nie było to mile widziane. Medycyna miała być dla wszystkich. Ale to takie siermiężne czasy, takie jakieś nie. Znaczy teraz trochę też tak gdzieś tam jest, w zależności od człowieka. Czynnik ludzki zawsze decyduje, prawda? Czyli czy asystent ma swoje sprawy uporządkowane, czy rozumie sytuację, no to jest takie chyba trochę indywidualne, to się nie zmieniło. Natomiast myślę, że generalnie chyba wyrozumiałość jest większa, mam nadzieję. No teraz wydaje mi się, że jest dużo większa, bo też my mamy dwie mamy w grupie i one tego pewnie nie potwierdzą, ale jak ja obserwowałem nasze zajęcia, no to raczej wszyscy się w miarę uprzejmie zwracali do nich z uwagi na tę ciążę, z uwagi na te dzieci, nie? Oczywiście. A wtedy to zakładam, że nie było tak łatwo, tym bardziej gdzieś tam zawsze mówimy na pierwszym, drugim, trzecim roku. Stres i infekcja są dwie podstawowe czynniki, które wpływają na ryzyko porodu przedwczesnego i jakichś takich zagrożeń, więc tutaj na pewno ten stres jak jest... Znaczy każdy ma stres, tylko kwestia jego adaptacji, prawda? Mówimy, że nie każdy jest zaadoptowany, więc nie można tego dokładać w ramach naszych zajęć. Tym bardziej, że każdy gdzieś tam wpadnie w rytm, a życie zaczyna się po studiach tak naprawdę, czyli specjalizacja, uczenie się. No właśnie, ale... To są te... Ale właśnie jeszcze mi się przypomniało, że opowiadaliście z mamą, jak was na ten, jak was nawet zobaczyli, że idziecie za rękę, to na zajęcia cię nie wpuścili z biofizyki. Tak, ale to było na chyba biofizyce. Chyba na fizjologii jakoś tak było. Na fizjologii? Tak. No teraz nie jest lepiej na fizjologii. Ale że chodziło o to, że jakby nie ma czasu na to, żeby mieć związek, tak, żeby mieć żonę, żeby mieć dzieci, tylko trzeba się uczyć, a jakby... Jeździliśmy na weekendy właśnie na spacery w Beskidy gdzieś tam jakieś ten, to też było takie poczucie, że praktycznie no co wy robicie, gdzieś tam podróżujecie i... Nawet koledzy z grupy mówili, że tak, że to jest takie, pewno nie zdacie. Że to jest nie na miejscu, trzeba się uczyć. Tak, no ale jakoś tak, powiedzmy sobie szczerze, no studia jak się kończy, to potem człowiek się ukierunkowuje i tak musi zająć się swoją jakąś tam dziedziną. Wiadomo, że trzeba mieć podstawy jakieś wyniesione z każdego jakiś tam kierunku. Myślę, że potem ta praktyka decyduje. No i to, co jest ważne też, to co zawsze podkreślamy tutaj, jak z mamą rozmawiamy, że ta relacja między lekarzami, to co jest ważne, żeby jednak budować wzajemny szacunek, zwłaszcza przed pacjentem. Opowieści typu, że ktoś coś zepsuł i teraz ja panią to naprawię, to jest coś, co spowoduje, że ktoś trzeci powie to samo o tym drugim, więc to nie jest budujące. Trzeba tego unikać. Trzeba starać się budować naszą pozycję, bo ona już jest totalnie
spauperyzowana, modne słowo, tak samo jak home office. Także totalny upadek, więc trzeba to jakoś spróbować odtworzyć. No, trzeba walczyć o ten prestiż zawodu, bo naprawdę specjalistów mamy świetnych. Jesteśmy na Śląsku, czyli taka mekka specjalistów, tak samo jak mazowieckie, prawda? Warszawa to są dwa największe ośrodki. Wrocław też oczywiście, ale tych akademii jest mnóstwo, ale mamy swoje Śląsk generalnie historie, mamy świetną, to bardzo, oczywiście, bardzo mocno się trzyma. Także tutaj uważam, trzeba to pielęgnować, trzeba się uczyć. No i też tutaj gadaliście, żeby studiując, po studiach, żeby nie zapomnieć o tych wszystkich ludziach, tylko nie bać się do nich zadzwonić po konsultację, nie? Że jakby... Mówisz o naszych kolegach z roku. Znaczy też, tak, że nam w ogóle gościu na internie powiedział, studiuje się dla telefonów i adresów, nie? Możesz się uczyć, ile chcesz, ale studiuje się dla telefonów i adresów. Jeżeli poznasz wystarczająco dużo ludzi, to możesz się czuć też spokojnie później, bo wiesz, że do kogo możesz zadzwonić, z kim możesz pogadać i żeby nie bać to robić, nie? Że możesz na przykład Oczywiście, no mamy... Jesteśmy akurat w takim wieku, jak to mówią teraz językiem współczesnym produkcyjnym, czyli jesteśmy jeszcze cały czas w tej sile, gdzie większość naszych kolegów już ma pozycje kierownicze w wielu oddziałach, ma duże doświadczenie, ma dużo umiejętności. Nie z nich korzystamy często, prawda? Czyli czasami w sprawach rodzinnych czy różnych konsultujemy, dzwonimy i to jest fajne, że każdy może z nas coś tam z siebie dać. No i trzeba to pielęgnować. Trzeba pamiętać o tym, że nawet w gabinetach prywatnych, jak przychodzi rodzina lekarska czy ktoś, też umiejętność tego, żeby kogoś nie obciążać finansowo jakoś w znacznym stopniu, czy lepiej w ogóle, oczywiście, jeśli są możliwości. Że jednak to jest ten szacunek człowieka do człowieka z branży, który jest bardzo ważny, który gdzieś tam buduje tą pozycję naszą wzajemną, prawda? I te relacje. No ale myślę, że mamy fajnych specjalistów, mamy fajne pokolenie młodych ludzi, którzy chcą to robić, bo to widać na tych forach rezydenckich, które śledzę też z racji tego, że tam któryś z kolegów mnie zaprosił do grupy. I tak jak czytam te wszystkie opinie, rozmowy, no oczywiście taki problem życia codziennego, no widać też taki cały czas gdzieś tam chęć rozwojową, chęć bycia kimś ważnym, jakąś chęć wypracowania jakiejś pozycji. To jest dobre. Czyli nie musimy się bać tego, że jesteśmy gorsi od informatyków, od innych specjalistów, od technologii digitalnych, w cudzysłowie, bo inteligencja lekarska jest w cenie i uważam, że trzeba to rozwijać i trzeba dbać o to, żeby w końcu zaistnieć na zasadzie jakiegoś tam bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa pacjentów. Nie? To jest kwestia, znaczy powiem tak, przez tyle lat różnych rządów, które się przewinęły, no niestety mimo szacunku do poprzednich rządów, to no, w naszej branży nikt nie zrobił nic. Jest to często polityczna decyzja, która jest kojarzona z próbą samobójczą, czyli wprowadzenie jakichś tam dofinansowania do tego, co wykonujemy, plus zwiększenia składki, no to powoduje, że nikt przez te lata nie podjął się próby. Paradoksalnie profesor Liga, który był akurat z zarządów PiS, ministrem zdrowia, wprowadził pierwsze podwyżki, nie? Czyli człowiek gdyby niezależny jak gdyby partyjnie, ale gdzieś tam w ramach wyższych celów zjednał się z tą władzą, która była i pewne ruchy jakieś tam poczynił. I to trzeba mu za to przyznać, że to faktycznie... Że to się wydarzyło, że te ruchy były takie zauważalne i rezydentury coś tam ruszyły i pensje podstawowe, także coś chciał i to jest piękne i to trzeba mu przyznać, to jest facet z klasą i pozostaje w pamięci jako taka pozytywna postać, co by o tym nie mówić, bo w tym zawodzie każdy ma swoje emocje, różne słabsze, gorsze dni, bo w operatywie zawsze trzeba być... Emocje biorą górę, nie? Tak, jest. To jest to. Zagadaliśmy ostatnio na chirurgii, też był odcinek z chirurgii i było to, że profesor Bochenek mówił, że każdy zabiegowiec musi mieć swoją formę odreagowania, nie? Oczywiście, że tak. Od tego operacyjnego stresu. Oczywiście, że tak. No właśnie,
już w sumie kończymy i takie podsumowanie chcielibyśmy zrobić. No i jakby jaką masz radę dla osób, które chcą zacząć ginekologię i jakim trzeba być człowiekiem, wiesz, jeśli chodzi o charakter w ogóle, żeby się nadawać na to. Lub żeby stwierdzić po sobie, że albo lepiej nie iść na ginekologię. Znaczy pytanie jest trochę trudne, trochę ciekawe, trochę dobre. Chodzi mi o to, że czy spotkałeś na przykład kogoś, kto widziałeś, że no nie nadajesz się gościu na tą ginekologię? Znaczy no są ludzie, którzy przychodzą na zasadzie takiej powiedzmy no próby sił, ale widać, że gdzieś tam ta zabiegówka ich nie bawi, że gdzieś tam nie czują powiedzmy satysfakcji z tego, co robią. Uważam, że to jest specjalizacja dla ludzi, którzy muszą mieć dobry kontakt z drugim człowiekiem. To jest kwestia rozmowy, jakiegoś wsparcia, pewnej, jak się mówi teraz, ktoś empatii? Jest... No, empatii przede wszystkim. Także tutaj umiejętność wspierania, a z drugiej strony też dające poczucie bezpieczeństwa. No i też, wiadomo, porodówka to jest wyzwanie, także tutaj też no, trzeba uczyć się tego zawodu, ale myślę, że każdy, kto trochę popracuje na porodówce, widzi, jak przebiega poród fizjologiczny, że jednak na szczęście większość porodów jest fizjologia, że jak się nauczymy postępować z pacjentką rodzącą, odpowiednio ją wyciszyć. Z mojej obserwacji, jeżeli rodząca ma poczucie bezpieczeństwa, to poród przebiega fantastycznie. Nie ma nic gorszego niż ktoś, kto budzi niepokój, a tutaj, a źle pani leży, a źle pani wygląda, a może za duży brzuch, a może coś tam, powoduje, że to się wszystko gdzieś tam rozkojarza. Natomiast poczucie bezpieczeństwa, wsparcie, rozmowa i potem ta fachowość, czyli potem umiejętne postępowanie po urodzeniu dziecka, zaopatrzenie krocza, gdzieś tam postępowanie z łóżyskiem, z tym wszystkim powoduje, że no wiadomo, kończy się dobrze. To takie umiejętności miękkie, nie można być służbistą po prostu, nie? Tak, że... tutaj znaczy, zawsze jest tak, żeby medycynie... nie generować stresu u tych pacjentów, nie? Tak, no znaczy zasada jest taka, jeżeli ktoś, im więcej ktoś krzyczy, tym pewnie ma mniejsze doświadczenie i często tak krzyk na pacjenta powoduje zakrzyczenie swoich własnych jakichś tam powiedzmy braku pewności siebie, więc tutaj trzeba to umieć wypracować, także... Dlatego tak cicho i spokojnie zawsze mówisz, bo doświadczenie jest ogromne, tak? No nie wiem, czy jest doświadczenie, 20 par lat to nie jest doświadczenie, z czego część spędziłem jeszcze w domu mimo wszystko. Znaczy mam to poczucie, że to właśnie ta presja prawna, to często takie medialne czasami też krzyk, medialny krzyk, który jest wokół tego wszystkiego, co się dzieje na porodówkach, prawda, te jakieś zgony, jakieś tam ciężko urodzone dzieci, to wszystko, co się tam nakręca, powoduje, że dużo osób doświadczonych w zawodzie mimo wszystko gdzieś odchodzi właśnie do poradni gdzieś tam, bo nie chce się narażać na niepotrzebny stres, lęk. Faktycznie no zawsze jest tak, że im coś więcej wiesz, masz większe doświadczenie, to statystycznie mniej popełniasz błędów i czasami częściej ryzykujesz. Natomiast to, że w Polsce jest 30% cięć cesarskich, a WHO zaleca, że ma być tam 10-15%, to świadczy o tym, że asekurujemy się w wielkiej sytuacji, że jednak wybieramy zawsze te rozwiązania, które nas bardziej będą chroniły prawnie i nie będą No ale jak to było, jakbyśmy mieli na zajęciach powiedziane, że mniej problemów jest przez zrobienie cięcia niż niezrobienie cięcia, nie? No tak samo jest. Tak samo jak jest po porodzie też. Jak ktoś kiedyś powiedział, że lepiej się tłumaczyć z wyciętej macicy niż z tego, że pacjentka umrze. No to już mówiąc brutalnie, ale o to chodzi, nie, że, oczywiście, no że są kwotki poporodowe, są różne sytuacje, które wymagają naszego szybkiego działania i czasami no mamy dylemat, pacjentka ma jeden poród, chciał mieć dwójkę, trójkę dzieci, a się okazuje, że był krwotok, atonia jakaś tam powiedzmy, czy inne jakieś zaburzenia, krzepnięcia, gdzie trzeba podejmować szybkie decyzje i to naszą osobę. Na szczęście to nie są jakieś częste sytuacje. Rzeczy, no tak. I są wytyczne też. Tak, oczywiście, no jest cały algorytm postępowania, więc to jest też pewna nasza linia obrony, czyli to, co mają Amerykanie, czyli takie algorytmy, prawda, pewne schematy tak. Gdzieś tam. No, u nas też to funkcjonuje. U nas to funkcjonuje, na szczęście na Śląsku tak samo. Tutaj mamy ośrodki, które pewne rzeczy tam promują i te postępowanie w fotokach porodowych, gdzieś tam postępowanie lecznicze, no to jest to, co zdajesz na egzaminie, jak idziesz do, czyli to są podstawowe pytania, także to każdy z nas umie, prawda, czy jak postępować z pacjentką, która ma krwawienie w trzecim okresie porodu, czy
są jakieś zaburzenia. Także no, wydaje mi się, że specjalizacja jest fajna i ja bym tutaj nie żałował tego, jakby podjął to drugi raz. Myślę, że... Tak? Wybrałbyś tą specjalizację po raz drugi? Oczywiście. Do jedynki byłem w stresie, byłem młodym człowiekiem, małym doświadczeniem. Miałem różne przeciwności oczywiście. Wiadomo, że są starsi koledzy, nie zawsze cię traktują na zasadzie jakiegoś tam przyszłego operatora. Ale... No, to zawsze jest trochę konflikt. Tak, tak jest, ale to jest takie pokoleniowe, no każdy chce tam pokazać, że już coś umie, a potem ten młody to jest ten, który się ma nauczyć. To jest bardzo różnie, to zależy od człowieka oczywiście, ale wydaje mi się, że warto. Ale teraz pracując w Głośnickim Centrum Zdrowia Dziecka, pracowałem z wieloma młodymi ludźmi, którzy przychodzili na dyżury i mam pełen szacunek do ich wiedzy, do tego, że faktycznie są świetni w ultrasonografii, są świetni już w operatywie, że bardzo wcześnie. To jest to, co kiedyś, czego kiedyś nie było, czyli to, co rozmawialiśmy wcześniej, czyli do jedynki miałem tylko cięcia cesarskie, a operacja była wyróżnieniem, czyli dopiero po jedynce zaczynałem cokolwiek robić w kierunku jakiejś tam operatywy większej. Oczywiście to też było takie symboliczne, ale coś się działo. Natomiast aktualnie ludzie, którzy robią specjalizację, widać, że oni są wyoperowani, że oni po prostu robią to, że mi się daje wykonywać. Już wcześniej. Wcześniej, to... tak. I potem ta cała laparoskopia, endoskopia, to też inaczej funkcjonuje. Czyli to, czego myśmy nie mieli, czego nam brakowało do szczęścia, oni teraz to mają. I to ja to cenię i uważam, że super, że tak jest. Czyli to, o czym rozmawiamy na spotkaniach tych onkologicznych, że jest robotyka, że jest endoskopia, że zabiegi małoinwazyjne, czyli takie minimalistyczne, żeby pacjent był w dobrej kondycji, czyli miał dobre quality of life po operacji, żeby były przeżycia długoterminowe i tak dalej. To wszystko jest, to się dzieje i tym ludzie się szkolą. To jest super. Mhm. Dzięki wielkie za to podsumowanie. Dzięki wielkie za to, że zachęciłeś lub nie wielu naszych słuchaczy do ginekologii. No i jeszcze takie jedno zdanie, wiesz, ja muszę ci to oddać, nie, że bez waszej pomocy, twojej i mamy, to nie byłbym tam, gdzie jestem teraz. I dzięki. Dzięki, bo to są, nie, to nie były łatwe studia, znaczy nie mówię były, a jeszcze nie skończyłem. No już niedługo, nie? Tam już ale tam już zostały... Jeden trymestr ciąży, czy 3 miesiące. Powiedział ginekolog. No, zostały 2 miesiące i... Mimo tego, że jakby medycyna, przynajmniej dla mnie, to była huśtawka nastrojów, to była dobra decyzja, nie? I dzięki, że nie powiem, że mnie namówiłeś, ale na pewno zainspirowałeś, nie? To nie mogę powiedzieć... Znaczy, u nas presji nie było. U nas presji nie było, więc tak. Nie mogę powiedzieć, że namówiłeś, ale... Chodzimy z założenia, że każdy musi decyzję podawać samodzielnie, bo nie ma nic innego jak sfrustrowany facet, który chodzi do pracy i codziennie bije głową o mur. No więc dokładnie, dokładnie. Nie? O to chodzi. Nie, to była jakby zupełnie świadoma, jakkolwiek tam 19-latek czy tam 20-latek jest w stanie podjąć samodzielną decyzję, to była mimo wszystko samodzielna decyzja. Znaczy... I fajnie, nie? Fajnie, że to nie było takie, bo wiesz, czemu o tym mówię, bo mam dużo znajomych, którzy mówią nawet wprost, że to jest, że to była taka presja rodziny, nie? A u nas tego nie było, i to trochę fajnie, nie? Trochę to fajnie się to skończyło, także wielkie dzięki. Znaczy mamy tak zwane narodowe takie przypadłości, że wszystkie formy nacisku powodują reakcję odwrotną, więc myślę, że... Czy to była twoja strategia, tak, nie? Żebym skończył. No, to znaczy, niech to będzie strategią, ale generalnie tak jest, no faktycznie nie chcemy nigdy kogoś zmuszać do czegoś, co powoduje potem, że jesteś sfrustrowanym człowiekiem i możesz znaleźć swojego miejsca. Znaczy, cieszę się bardzo, że taką drogę wybraliście. Uważam, że to jest szlachetna droga i tylko trzeba odpowiednio pielęgnować i stawiać na odpowiednim miejscu. To jest kwestia waszego pokolenia młodego. My o to też walczymy z mamą cały czas, żeby postrzegać nas jakoś tam, jako tak zwana kasta, która teraz jest modnym słowem, tylko raczej jako klasa, która ma jakiś tam swój poziom i swoje wartości i wie, czego chce. No i to, co było kiedyś mistrz uczeń w medycynie, żeby to dalej funkcjonowało, czyli jest ktoś, kto jest jakimś tam autorytetem, który w dzisiejszych czasach niestety wszystkie autorytety poległy z góry na dół. Mam nadzieję, że to się zmieni, że ktoś odwróci tą całą sytuację, ale
to powoduje, że jak był mistrz uczeń w zawodzie, to zawsze punktowało. Czyli uczyłeś się od kogoś, kto ma swoje doświadczenie, wiedzę, on ciebie zna, ty jego znasz. Zawsze młodsi są lepsi, bo potem chcą być lepsi, to jest dobre i doceniamy to, że zawsze, że młode pokolenie w pewnym sensie prześciga tych starszych, ale z drugiej strony dbamy o to, żeby ten szacunek był, bo nie ma nic gorszego niż traktowanie starszych kolegów jak takich już leśnych dziadków. To jest takie ulubione słowo, ale generalnie rzecz biorąc, szacunek do starszych jest wymagany i mamy nadzieję, że tego się młodzi będą uczyć, że doświadczenie nie jest wzięte z powietrza od tych, którzy już coś osiągnęli i szacunek zawsze im się należy. I myślę, że każdy też będzie w takiej sytuacji kiedyś w życiu, że będzie tym doświadczonym doktorem, który będzie chciał uczyć młodszych. To jest podstawa naszej dziedziny, naszej wiedzy. No i wielkie dzięki. No. Dobrnęliśmy do końca. To już mamy niedzielę, czy jeszcze nie? Za 20 minut będzie niedziela. No? Dzięki, pozdrawiamy serdecznie, do zobaczyska. No, dzięki, cześć. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young. That's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got. For you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree, but it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go away.